Martwy żołnierz jest mniejszym obciążeniem dla gospodarki niż ciężko ranny żołnierz. Mm, który ale wrócił. jest też ogromnym obciążeniem moralnym dla kolejnego żołnierza, który przechodzi obok tego martwego żołnierza. Czy rosyjscy żołnierze tak na to patrzą? Ciężko tak powiedzieć. Pod Pekinem było budowane nowe miasto, mhm. trapacze chmur, i ono było puste. Więc jak to puste? No, powstało miasto, które jeszcze nie zostało zasiedlone. Czyli najpierw budują miasto, dopiero później zasi je będą zasiedlali? Tak to wyglądało. W czerwcu Rosja może podwoić swoje siły. Z czego to wynika? Tak. Mamy 450 tysięcy żołnierzy na froncie rosyjskich. No około drugie tyle będzie w odwodzie, w rezerwach, w ramach się. No i w ośrodkach szkoleniowych będą kolejne e, dziesiątki, e, jak nie setki tysięcy. Mhm. E, I w momencie, gdy, gdy Rosja dokona licznych fal mobilizacji, ci żołnierze z automatu zasilą środki szkolenia i nastąpi przesunięcie między poszczególnymi elementami. Jeśli Stany Zjednoczone zaangażują się w kinetyczny, ten gorący konflikt z Chinami, Rosjanie działając i na swoją rzecz, ale też na rzecz Chin, mogłyby, mogliby uderzyć na Republiki Nadbałtyckie. I tu są te kwestie wszystkie, które związane są z tym, że Polska może zostać zaangażowana w bezpośredni konflikt z Rosją. Mam dla Was nowy, fajny deal z marką Helikontex. Jeśli lubicie spędzać czas w outdoorze, spać w namiocie, zwiedzać opuszczone miejsca czy trenować na strzelnicy, i denerwują Was ubrania, które nie są w stanie wytrzymać tych warunków, to marka Helicon Text Wam się spodoba. Możecie kojarzyć ich spodnie UTP lub Polar Patriot, ale Helicon Text ma w ofercie naprawdę dużo więcej produktów. Ich militarne korzenie widać po tym, że rzeczy są solidne i zaprojektowane tak, że będą Wam służyć przez lata. W Helikonie ubierzecie się na każdą akcję, mają naprawdę sporo spodni, bluz, kurtek, plecaków, afteczek i przydatne akcesoria do przeróżnienia. Różnych aktywności na świeżym powietrzu. Trzeba się ruszać. Nie siedzcie ciągle w telefonie lub przed komputerem. Poprawianie swojej kondycji może dosłownie uratować Wam życie. I samoobczucie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, mam dla Was kod rabatowy minus 15% na zakupy na stronie www.helikon-tex.com. Link znajdziecie w opisie podcastu. Krzysztof Płatek, dzień dobry. Dzień dobry. I zacznijmy od tego, że powie Pan, czym się ja Pan zajmuje i zajmował. Znaczy w tej chwili jestem świeżo po odejściu z wojska, jeszcze jakąś aktywność podjąłem oczywiście, ale może jeszcze w tej chwili nie będę tutaj zdradzał wszystkiego. W każdym razie może powiem tak, z tej strony, z której jestem bardziej kojarzony, ze względu na tą działalność, którą prowadziłem przez ostatnie lata, to chyba najdłuższy ten okres, najbardziej intensywny, gdzie tej. Może powiedzieć, że się w jakiś sposób dałem zapamiętać niektórym, jako rzecznik prasowy, najpierw Inspektoratu Uzbrojenia, później Agencji Uzbrojenia, i to był ten taki chyba najbardziej charakterystyczny okres mojej działalności w mundurze. no Końcówka to rzecznik prasowy Eurokorpusu, ale tu już ta aktywność była znacznie niższa, więc no chyba te kwestie związane z modernizacją sił zbrojnych, tu działając z Warszawy na terenie kraju, więc to chyba. Będzie to. Jest Pan u mnie pierwszy raz, więc chyba zacząłbym tak od początku. Może zacznijmy od tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że Pan wylądował w wojsku. Jak się zaczęło? Znaczy, mhm. kwestia trochę tak działania z przekąsem, tak. W momencie, jak określiłem się, że pójdę do wojska, moi rodzice nie wierzyli. To było jeszcze w wieku nastoletnim. Później poszedłem na studia, no i po tych studiach właśnie stwierdziłem: no dobra, to teraz ten czas, żeby pokazać, że zrealizuję dane słowo, które rodzina nie za bardzo chciała wierzyć, i poszedłem na roczne studium oficerskie że do Wrocławia, żeby właśnie uzyskać patent oficerski mhm. i potem podjąć zawodową służbę wojskową. No i tak się wszystko złożyło. No tam z pewnymi oczywiście nie do końca moimi. Preferencjami, bo złożyłem na kierunek logistyczny papiery. Trafiłem na artylerię rakietową, czyli na BM21, RM70, te słynne wyrzutnie rakietowe kojarzone z Katiuszami z II wojny. Przecież sprzęt znacznie nowo nowocześniejszy, bo i większe zasięgi, i większa precyzja. No i później, po zakończeniu szkoły oficerskiej, pierwszy przydział do jednostki, która była akurat rozformowywana, Ciechanów, pierwszy pułk artylerii. I też nie zgodnie ze specjalizacją do końca, ponieważ na 2S1 goździk, czyli na. Trafiłem do dywizjonu artylerii samobieżnej, nierakietowej. Tutaj różnice są niewielkie. Chociażby w strzelaniu i kierowaniu ogniem pomiędzy tymi dwoma systemami jest troszkę więcej. Obliczeń, właśnie na potrzeby arterii samobieżnej, chociażby na potrzeby tworzenia celów pomocniczych, czegoś nie robi w arterii rakietowej. To z tej przyczyny, że arteria rakietowa służy przede wszystkim do rażenia celów obszarowych. Mm -hmm. Jeżeli można mówić o tych ścianach ognia takich z filmów, to może bardziej można kojarzyć, tak? że obszar tam 400 metrów szerokości to bateria sama razie artylerii rakietowej. A arteria samobieżna to jest więcej rodzajów ognia, w tym właśnie ogień na przykład do celów pojedynczych, ogień punktowy, precyzyjny, czego się raczej nie robi właśnie z artylerii rakietowej, więc no, są pewne różnice, ale sama specyfika to, to samo w zasadzie. Czemu rodzina nie wierzyła, że pan pójdzie do wojska? Czemu nie wierzyła? Może ze względu na to, że e, jako nastolatek e, podejmowałem dość zmienne decyzje, no, byłem w trzech licach ogólnoształcących, tak? był to dość buntowniczy okres, no, i może właśnie z tego powodu, tak naprawdę. E, bo jako na tak był tu problem z dyscypliną, tak? E, w tamtych czasach jeszcze można powiedzieć, że ta dyscyplina była bardziej oczekiwana, teraz chyba mniej, tak? To, e, no, i może z, te, z tego powodu, tak? E, no, ale w każdym razie. No w... Na, nauczył się Pan dyscypliny w takim razie w wojsku? Jest to do dobre miejsce do wy, wypracowania sobie takiej umiejętności? Która jest bardzo rzadka w tych czasach, zgadzam się z panem jak najbardziej. Na pewno tak, jeśli chodzi o system szkolenia, czy to będzie, będą studia czteroletnie, pięcioletnie w wojsku, czy ten roczny kurs, bo krótsze okresy, no to, to już tak można wątpliwie patrzeć, jak to się idzie na trzy miesiące tylko. Mhm. Ale sam ten cykl roczny, gdzie człowiek jest wrzucany w system szkolenia który tak naprawdę ma na celu przeformatować jeszcze raz daną osobę. Oczywiście, im starszy ktoś jest, tym trudniej go przeformatować, ale przechodzi się cały cykl, począwszy od szeregowego podchorążego, przez kaprala podchorążego, i dopiero dochodzi się do elementu y, promocji oficerskiej. Więc y, y, żołnierz służby przygotowawczej wtedy jeszcze, teraz już wszyscy są zawodowi, bo te po zmiany ustawy o obronie ojczyzny, ale jeszcze żołnierz właśnie służby przygotowawczej. Odczuwa te elementy, będąc takim właśnie najmniejszym trybikiem tej całej machiny, gdzie jest ten porządek dnia określony od pobudki aż do tego capsztyku, gdzie cały grafik jest rozpisany na godziny. Oczywiście jest tam jakiś czas wolny. Ale w przypadku artylerii ten czas wolny bardzo często sprawdzał się do samokształcenia. Faktycznie trzeba było w tym cyklu rocznym dużo nadrabiać, dużo gonić temat, ponieważ no było bardzo dużo nauki związanej właśnie z przede wszystkim tym strzelaniem i kierowaniem ogniem. Różnego rodzaju obliczanie nastaw do prowadzenia ognia, różnymi metodami, czy to na papierze milimetrowym, czy to tak zwane na piechotę, na arkuszach, czy na kalkulatorach artyleryjskich. No bardzo dużo wiedzy do przyswojenia. Więc no, uczyło to na pewno dyscypliny, w związku z tym, że były te elementy, które były zaplanowane, począwszy od pobudki, zaprawy, tam śniadania, wszystko na czas, na tempo. Również zajęcia w tych blokach dydaktycznych też rozpisane bardzo precyzyjnie. No i później te elementy samokształcenia, które wymuszały tą samą dyscyplinę. Więc na pewno było to zderzenie w porównaniu ze studiami cywilnymi, gdzie pewien szok nagle. Człowiek myśli, tak, już mam magistra, jestem osobą dorosłą, ukończyłem studia, a nagle traktują mnie znowu jak licealistę. Albo nawet jeszcze, no ciężko tutaj powiedzieć, na kiesadzie, gdzie jest się znowu sprowadzonym do roli właśnie, no takiego tam właśnie osoby, która ma przynieść, podać, pozamiatać, tak, umyć podłogi. Nie wiem, jak teraz się zmieniło w wojsku, no ale to ten jeszcze model szkolenia był taki wręcz chyba pruski, można by to tak określić, tak? Tak, ale to, z drugiej strony to jest niesamowita umiejętność. Jeśli ma się rzeczy do zrobienia i trzeba je zrobić w określonym czasie, to niezależnie od tego, jak człowiek się czuje, to po prostu musi je zrobić, a jak nie zrobi, to będzie miał jeszcze gorsze konsekwencje. I to uczy właśnie tej niesamowitej umiejętności, której ja, ja się musiałem sam nauczyć to jest bardzo ciężkie, bo teraz żyję się w takim komfortowym świecie tutaj w Warszawie i trzeba coś zrobić na czas, codziennie trzeba coś robić i większość ludzi tylko po prostu nie robi, bo nie mają tej umiejętności. No to jest kwestia tej organizacji, no ale też nie zapominajmy o kolejnej rzeczy, która jest właśnie w tym systemie wojskowym, jest to działanie w ramach zespołów. Od samego początku trafiało się do poszczególnych tam plutonów szkolnych, w ramach kompanii szkolnych i no, można powiedzieć, że była pewna odpowiedzialność zbiorowa. Tak? Jeśli ktoś był tym słabym elementem, to nagle się okazywało, że inni muszą tam więcej większy dystans przebiec w związku z tym, że no, ktoś tam rozrabiał. tak? Więc, yy, czy to dobre, czy to złe, no, ale też powoduje to, że jest presja wewnątrz grupy, żeby no, jednak te osoby, które się wolniej dostosowują żeby równały do reszty. Mm -hmm. Teraz yy te wojska artyleryjskie kompletnie się zmieniły, jeśli chodzi o nawigację z drona, prawda? W tym momencie to wyglądało zupełnie inaczej. Jeśli kiedyś trzeba było to wszystko obliżyć, teraz wszędzie tam latają drony i patrzą, gdzie te kule wylądowały. Znaczy tak, to jest kwestia korekty ognia. Kiedyś były sekcje wysuniętych obserwatorów w momencie, jak nie było dronów, więc też byli jacyś żołnierze, którzy w ukryciu, jak była taka możliwość, obserwowali ten obszar, który będzie porażony ogniem artyleryjskim i przekazywali po radiu korekty. Mhm. Więc no teraz jest to o tyle łatwiej, że nie tylko same drony, ale i systemy kierowania ogniem, tak jak system TOPAS, tak, w który są wpięte zarówno drony flya, jak i już te same wyrzutnie, czy to będą w artylerii obieżnej, czy rakietowej. I na bieżąco nastawy są przekazywane tak, dzięki obrazowi z drona. I to jest o tyle, to, o tyle lepsze, że szybciej wszystko działa. Nie ma tego obliczania na piechotę, wprowadzania tych poprawek. Tylko z automatu już otrzymuje się korektę tak, krót, że za krótki, za długi ten ogień jest i można skorygować nastawy, czy to wyrzutni, czy działa. Tak samo dowiązanie artyleryjskie, gdzie sprzęt zajeżdża w rejon stanowisk ogniowych i rozwija się. Poszczególne wyrzutnie zajmują, czy działa stanowiska i. Jak najszybciej mają przejść do ognia skutecznego, że poradzić przeciwnika, a następnie się ewakuować z tego, bo pamiętajmy o tym, że manewr ogień, tak, manewr jest bardzo ważny, ponieważ przeciwnik też nie śpi, tylko czeka y, chociażby przez radary artyleryjskie, może bardzo szybko obliczyć, z którego miejsca stały ordany te salwy. To było dla mnie najbardziej niesamowite właśnie chyba z Borysem Romanką, pamiętam, że rozmawiałem, że oni są w stanie obliczyć na podstawie tego, tej osi pocisku, skąd on przyleciał i on mówił, że są na pozycji, przyjeżdża krab, oddaje dwa strzały i odjeżdża w pięć minut i za chwilę przylotuje dokładnie w to miejsce pocisk artyleryjski. Pięć minut to jest nawet za wolno. Mhm. Te czasy na zrealizowanie zdania ogniowego są jeszcze bardziej wyśrubowane. 5 minut to może być nawet za wolno. Mhm. I to już może być czas wystarczający dla przeciwnika, żeby... Porazić tak, te siły własne, tak, tą mm -hmm. własną artylerię. To jest chociażby mankament jakiejkolwiek karteli ciągnionej, którą trzeba po prostu dowieść w rejonie stanowisk ogniowych, tak, rozstawić. rozstawić. I później właściwie ewakuacja, opuszczenie tego rejonu ogniowego, no to też wymaga długiego czasu I, i na przykład straty, czy to Rosjan, czy Ukraińców. W trwającym konflikcie, no w najczęściej właśnie były na tych w, w obszarze artylerii właśnie tej ciągnionej. Okej, okay, tego ja. nie wiedziałem. Artyleria samobieżna ponosi znacznie niższe straty, ponieważ właśnie szybciej ewakuuje się z rejonów stanowisk ogniowych. Mhm. Szybciej go opuszcza i e, rzadziej jest celem dla ognia kontrbateryjnego. Jak już trafia por ten ogień kontrbateryjny, to najczęściej jest taki przyczyny, że gdzieś w pobliżu był dron i w momencie, jak zajmowała stanowisko ogniowe już została wykryta. Mhm. I w tym momencie przeciwnik dąży wykonać ten ma manewr ogniowy i porazić ją. To musi być w takim razie na maksa stresujące, jak się rozstawia taką maszynę i oddaje się strzały, tylko się czeka, widział nas dron, czy nas nie widział dron. widział nas dron, czy nie widział. No, powiem szczerze, chyba jeszcze gorsza jest perspektywa typowego piechocińca, tak? który e szczególnie jak ma iść do natarcia, tak? no to w tym momencie ta ilość środków, w którym może zostać porażony, jest wręcz przytłaczająca, tak? Czy to będą e czy to będzie wroga artyleria, tak, czy to będą wrogie środki napadu powietrznego, drony, drony kamikaze, tak, statki powietrzne jak śmigłowce, statki powietrzne jak samoloty, które mogą zrzucić bomby na dany obszar czy też porodzić środkami rakietowymi, wreszcie podchodząc bliżej już czołgi, bojowe piechoty, a jeszcze bliżej środki indywidualne czy zespołowe piechoty przeciwnika Więc To jest chyba najgorsza perspektywa. Właśnie być w tej piechocie liniowej, która przechodzi do natarcia. I dochodzi do tego jeszcze gaz, który z tego, co wiem tam rozpylają. O czym nie słyszałeś tak często i pamiętam, że byłem bardzo zdziwiony, ale jednak ten gaz też tam rozpylają. Znaczy, ja tutaj do tego się nie odniosę, tak? mhm. bo to też tu chyba nie ma nic udokumentowanego, raczej to się opiera na plotkach. Aha, i... czyli nie ma czegoś takiego, że wiadomo na 100%, że rozpylają gaz, tylko to przekazują sobie żołnierze pomiędzy sobą. Więc może inaczej, informacje, które docierają tutaj, docierają na podstawie jakichś relacji, a nie śledztw, które zostały przeprowadzone przez międzynarodowe organy na podstawie pobranych próbek, gdzie to wszystko trafiło później pod odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości, zostało udowodnione, więc no, Czyli nie dlatego... trzemysz w takich sygnałach, że... Tak jak była wojna między Irakiem a Iranem, gdzie później faktycznie wykryto, tak, że była stosowana broń chemiczna. Mhm. Więc tutaj raczej na podstawie wyłącznie relacji słyszymy tylko, że ktoś coś słyszał, że ktoś jego znajomy tak był w strefie działań, gdzie użyto gazu. Ja pamiętam właśnie, że podczas tamtego podcastu zareagowałem tak, co? Gaz? Jak w ogóle o tym nie słyszałem. I mój rozmówca był taki zdziwiony, jak to nie słyszałeś o gazie? Czyli to nie było, moje zdziwienie nie było nieadekwatne. Powiem szczerze, że też jestem zaskoczony, ponieważ... Mhm. No nie ma jakichś takich wyraźnych, y, potwierdzonych dowodów, mhm. które by, One by były nagłośnione. I wręcz gdyby broń chemiczna była wykorzystana w jakiś sposób masowy, to podejrzewam y, tego typu komentarze odnośnie tego pojawiłyby się na CNN, na Foxie, w BBC, więc na no, tego nie ma. Ja byłem przekonany właśnie, jak, jak mnie, mój rodzimusław tak powiedział, to pomyślałem sobie, może po prostu nie widziałem jakichś nagłówków, że po prostu mignęło to gdzieś tam, gdzieś indziej, gdzie mnie nie było aktualnie w mediach i po prostu nie zauważyłem. Wydaje mi się, że ciężko przegapić, gdyby takie zjawisko zaistniało. Tak? Mhm. I jak w takim razie doszło do tego, że został pan rzecznikiem Agencji Uzbrojenia? Z rzecznikiem Agencji Uzbrojenia zostałem tak naprawdę w... To no, też dość ciekawy sposób, bo jeszcze miałem etat tak w 9. brygadzie wsparcia dowodzenia dowództwa generalnego, ale działałem w dowództwie generalnego przez ponad rok. Mhm. Tylko, że działałem na zasadzie różnego rodzaju delegowań, praktyk. Nie było to wyznaczenie na stanowisko i no, w pewnym momencie no, trzeba było jakoś to ostatecznie rozwiązać. Czy będę wyznaczony na stanowisko w tym dowództwie generalnym, czy wracam na swoje stare stanowisko. W dowództwie generalnym organy kadrowe jakoś tak, mimo tego, że był polecenie dowódcy generalnego, że mają wyznaczne stanowisko, działały w sposób bardzo opieszały. No i w pewnym momencie dostałem propozycję z Ministerstwa Obrony Narodowej, że no jest potrzeba, żeby wtedy jeszcze inspektorat uzbrojenia obsadzić stanowisko pod kątem właśnie tej działalności prasowej, że no odczuwają tam, że jest pewien brak deficyt, że trzeba zacząć tworzyć też, budować jakikolwiek public affairs, public relations w obszarze również modernizacji. I czy bym się tego podjął? Mm -hmm. No i o tyle był, no od razu byłem uprzedzony, że będzie to ciężka sprawa, ponieważ obszar mm -hmm. będzie bardzo wymagający, a jest to stanowisko jednoosobowe. Nie jest to jakiś wydział czy jakakolwiek inna komórka, sekcja, gdzie będzie wsparcie realne, że kilka osób pracuje nad przygotowaniem materiału, który będzie później publikowany z różnych poziomów, czy to z poziomu właśnie inspektoratu, czy wyżej z Ministerstwa Obrony Narodowej. No, ale powiem że podjąłem się, tak? bo było to na pewno wyzwanie i był to ciekawy obszar. No i później, jak, agencja, jak powstawała agencja, inspektorat był przeformowywany. To od razu zostałem wyznaczony na szefa wydziału i no, moim tym zadaniem też było nie tylko dalej kontrolować komunikację, ale też zbudować wydział. No i dość sprawnie się to udało. Wydział no, na początku nie był duży. Jeden oficer doszedł, młodszy oficer, jeden pracownik cywilny. Później były pewne zmiany, tak. Było tak, że ten, tego żołnierza przekazałem do innej komórki, było dwóch pracowników cywilnych i to już zaczęło widać, że w, zaczyna fajnie, jak to się mówi, tak kolejnie trybić. Mm -hmm. Później jeszcze udało się e, pozyskać jednego oficera, który e, sprawnie się też wkomponował, ale akurat ja już wtedy odchodziłem do Eurokorpusu. No ale no, ogólnie to zadanie stworzenia wydziału zostało zrealizowane. Mm -hmm. Jaki jest cel w takim razie takiej komunikacji do, do społeczeństwa? To ja na tym się zastanawiałem. jakby dlaczego jest taki rzecznik jest w ogóle potrzebny? Generalnie, to tu możemy powiedzieć ogólnie. tak? Mhm. Najpierw zaczniemy od tego od ogólnego poziomu. Ogólny poziom, czy to z poziomu dowództwa generalnego, sztabu generalnego, to przekłada się na różne szczeble, tak? bo mamy rzeczników prasowych, nieetatowych na batalionach, później są już etatowe Etatowe stanowiska w brygadach i dywizjach, odpowiednio też w siłach powietrznych. Tam, czy to będą, czy to będą tam skrzydła, czy to będą tam skadry. Tak samo w marynarce wojennej. No i mamy na szczeblach centralnych. I sama idea jest po to, żeby przedstawiać społeczeństwu, czym zajmuje się w ogóle wojsko. To jest pierwsza kwestia, żeby. Ten obraz przybliżyć, bo pamiętajmy o tym, że w efekcie zlikwidowania służby zawodowej rok 8, 9, 2008-2009 mhm. pewien kontakt społeczeństwa z wojskiem został utracony. Bo sama służba zawodowa też miała pewne, nawet w tamtej formie, pewne plusy, gdzie obywatel no, widział, do czego jest wojsko, dzięki temu, że po prostu trafiał do niego. Później wojsko zamknęło się w czterech ścianach. I dopiero ludzie znowu zaczęli widzieć, że to wojsko jest w okolicy, szczególnie w większych miejscowościach. W efekcie tego, że to wojsko często wychodzi na jakieś pikniki, na jakieś, chociażby sama defilada, to wszystko przybliża to i zwiększa tą więź między obywatelem a wojskiem. I sama ta działalność public relations realizowana przez komórki komunikacji społecznej wojska, też ma to na celu. Też ma na celu zbudować, Tą więź, zbudować zaufanie i budować wiarygodność wojska. Pokazując to, czym się wojsko zajmuje, jakie zadania realizuje, no chociażby sama kwestia tej granicy, że wojsko wspierało straż graniczną w zabezpieczeniu wschodniej granicy, w związku z hybrydowym działaniem reżimu Łukaszenki. Mhm. To też jest właśnie rola komunikacji społecznej, żeby pokazać, po co to wojsko tam jest i w czym tak naprawdę pomaga tutaj całemu społeczeństwu i działając na rzecz kraju. To jest głównie zorientowane na to, żeby więcej osób się zgłaszało do wojska? Też, ponieważ zbudowanie zaufania, wiarygodności pokazuje też pewne perspektywy, że samemu można to wykonywać. I to jest kolejna rola, żeby też prezentować wojsko atrak jako atrakcyjnego pracodawcę, gdzie można też uzyskać pewne kompetencje na przyszłość, bo wiadomo, nie każdy będzie chciał związać swoje życie do, do końca z wojskiem. Może być tak, że ktoś pójdzie na 3 lata, ktoś pójdzie na 6 lat i później stwierdzi: No, okej, okay, dobra, popracowałem, posłużyłem w wojsku. tak, bo to Teraz to różnie się mówi, ze względu na to, że jest te 8 godzin. tak, Najczęściej przychodzi się na 30, o 15.30 wychodzi. Oczywiście to z jednej strony tak można patrzeć na to, ale z drugiej strony w każdej chwili można być ściągniętym do jednostki, w związku z tym, że jednak się jest w trybie tej służby. Czy same też ten tryb służb dyżurnych, 24-godzinnych, właściwie w każdej jednostce który jest prowadzony, na który często się nie ma wpływ, na to, jak grafik jest utworzony. No różnie to bywa. Więc no, no ogólnie mówiąc, służba, tak. Mhm. Więc sama kwestia tego, że potencjalny kandydat dowiaduje się, co go, co go może czekać, tak? jeśli zdecyduje się podpisać kontrakt i wstąpić do wojska. I od momentu, kiedy takie komunikaty prasowe zaczęły zostać wydawane, był, był widoczny jakiś wzrost odnośnie tego, ile osób się zgłasza, jakie jest zainteresowanie, albo było to w jakiś sposób mierzone? Było to mierzone, ponieważ szczególnie w okresie rządów obecnej opozycji, wtedy, wtedy tej większości parlamentarnej, była ta walka medialna, polityczna przeniosła się również na sferę, tego, sferę obronności. I wiele, wielu dziennikarzy w związku z tym, że szef Mor chwalił się, że tutaj są, jest więcej wojska, zwiększa tam jego gotowość, to dziennikarze od razu pytali, weryfikowali i faktycznie wzrosty były odnotowywane, mniej żołnierzy kończyło służbę w danym roku i w każdym roku więcej ich przychodziło, więc... Pokazywało to, że te wszystkie działania pr które prowadziło wojsko na własne potrzeby, przynosiły efekt. Mhm. Że, ludzie, że ludzie zgłaszali się do tego wojska i chcieli spróbować, z czym to się je. Um, jaką rolę, myśli pan, że wojsko amerykańskie gra w kwestii nagrywania filmów w Stanach? Oni mają tam bardzo dużo wojennych filmów, bardzo dużo filmów wojennych, jeśli chodzi o Irak, Afganistan, o służby specjalne. I zastanawiałem się, czy oni to, czy to jest jakaś ich intencja, czy po prostu reżyserzy z Hollywood chcą to nagrywać? Czy... A mówimy o Hollywood, tak. Mm, ja. mm -hmm. Generalnie w Stanach Zjednoczonych. Bo to też musi bardzo dobrze działać jako PR do samego wojska u nich. Tak. Myślę, że to, co mówią u mnie często, żołnierze, że przychodzą i oni mówią, że byli gdzieś w Stanach i ktoś do nich podchodził i mówił dziękuję za twoją służbę. Myślę, że w dużej mierze jest to właśnie wynikiem tego, jak u nich wyglądają media, jeśli chodzi o wojsko. I ogólnie to, że o wojsku tam nie mówi się źle. Nawet mhm. jak coś się dzieje, to raczej się to przynosi oczywiście na decydentów, raczej się rzadziej miesza wojsko. E... I faktycznie nawet ta rola Hollywoodu buduje ten wizerunek żołnierza jako obrońcy demokracji, wolności Samych Stanów Zjednoczonych. I. Sam system amerykański też pokazuje, patrząc szerzej, że skuteczniej asymiluje imigrantów, budując przywiązanie do flagi, do konstytucji, do hymnu Stanów Zjednoczonych. A wojsko jest właśnie tą jedną z dróg, którą potencjalny imigrant może. Po prostu przyjąć jako ścieżkę do tego, żeby uzyskać obywatelstwo amerykańskie. Mm -hmm. I wojsko jest tam cały czas symbolem wartości, które stoją właśnie za flagą Stanów Zjednoczonych. I rola Hollywoodu jak najbardziej, tak? Też ze względu na to, że jest to medium masowe. Medium przydające w bardzo duże środki. Oczywiście nastawione też na zysk, ale. O wojsku na no raczej nie mówisz tam źle. Mhm. Oczywiście powstają filmy, które mogą pokazywać też tak, jakieś różne tragiczne wydarzenia, ale no jednak ten wizerunek wojska jest tam cały czas się, dba się o to. Ale to też nie wiem na ile można powiedzieć, że to jest prawdziwe, ale to jest przynajmniej fajne, bo ostatnio wyszedł serial, który się nazywa. Czy problem Trzechciał, czy coś takiego na Netflixie. I z mm -hmm. tego, co słyszałem, to w Chinach powiedzieli, że początku tego serialu nie pozwalają puścić u siebie, dlatego, bo pokazuje reżim chiński w złej perspektywie. Natomiast jeśli są, jest mnóstwo filmów, gdzie Stany są pokazane w złej perspektywie i nikt jakby nie mówi, że tego nie mogą puszczać, no to jest kwestia e, prawodawstwa w jednym, drugim państwie, gdzie w Chinach. E, Komunistyczna Partia Chin ma większy wpływ na wszystkie sfery życia niż rząd federalny w Stanach Zjednoczonych. I faktycznie tam, po prostu, partia nie tylko oddziałuje na gospodarkę, nie tylko oddziałuje na resorty siłowe, ale również stara się oddziaływać na wiele sfer życia obywateli, gdzie pewna narracja. Nie jest dopuszczana po prostu do mediów masowych. Sam byłem w Chinach, no tylko przez dwa tygodnie, ale no, spotkałem się z tym, że normalny obywatel nie ma tam dostępu do takich y, sieci społecznościowych jak Facebook chociażby. No y, więc... to nie jest tak, że wszyscy to obchodzą za pomocą jakichś VPN-ów i tak dalej. No Wiele spróbuje i obchodzi, ale, ale normalnie przez zwykłe połączenie nie da się zalogować na Facebooku tam. Mhm. Więc no, oczywiście. Potrzeba matką wynalazków, więc ludzie oczywiście logują się na tym Facebooku. Ale też można spojrzeć, że zupełnie inna rola TikToka była, który jest, pochodzi z Chin, w samych Chinach, niż w świecie zachodu szeroko pojętego. Gdzie TikTok w Chinach w znacznie większym obszarze prezentuje takie sfery jak nauka, inżynieria, czy jakieś ciekawostki. A TikTok na zachodzie no, pokazuje bardzo różne dziwne pranki i jakieś... Tańczenie do muzyki i tak. różnego innego. I takie typowo zabawowe filmiki, gdzie Zgadzać. ludzie się po prostu bawią i pokazują jakieś głupoty. I nie bawią... ma to żadnej treści, żadnego przesłania, który może w jakiś sposób budować szczególnie rozwój młodego człowieka. I jak pana doświadczenie z Chin w takim razie, z, pan, z pańskim doświadczeniem, jak pan obserwował to, co tam, co tam się dzieje? Znaczy, ja byłem tam w okresie szczytu klimatycznego, to był wizyta Obamy, to był rok 13 lub 14, no ponad 10 lat temu. Czyli ale, trochę się już pewnie zmieniło. Na pewno, ale już wtedy widziałem, że. Jak, wtedy już była narracja, że Chiny, nadal zacofany kraj. Jak przyjechałem do Pekinu i tak, no, ktoś tutaj napierał, że jakieś riksze będą jeździć. Powiem, że trzeba się naprawdę było namęczyć, żeby znaleźć riksze. A samochody, które. Jeździły po drogach Pekinu w 17 nowej metropolii. Było ogromne na scenie samochodów luksusowych. Więc jakiekolwiek wtedy mówienie, że Chiny nadal są zacofane, już wtedy było niewłaściwym obrazem. Na pewne rzeczy zwróciłem oczywiście uwagę, jak to, że pod Pekinem było budowane nowe miasto. Mhm. drapacze chmur, i ono było puste. Więc. Jak to puste? No, powstało miasto, które już nie zostało zasiedlone. Czyli najpierw budują miasto, dopiero później je będą zasiedlali? Tak to wyglądało. Hmm. I powiem szczerze, coś nie do pomyślenia w naszym kraju. Tak? Gdzie, mm -hmm. e, taki rozmach tych, tych inwestycji e, u nas się nie można tego wyobrazić. A u nich to powstawało po prostu z roku na rok. To, musiało, to musi być ciekawy widok w takim razie, być w takim mieście, gdzie rzeczywiście nie ma żadnych ludzi, trochę jak w takim filmie post-apokaliptycznym. Post znaczy jest takie miasto w, na Morzu Śródziemnym. No nie udało mi się, nie było możliwości, że tam wejść, przynajmniej w taki, bez jakiegoś specjalnych tam rejestrowania się. No to jest Famagusta na Cyprze. Mhm. Miasto, które jest na granicy Cypru tego tureckiego i Cypru właściwego, no tak nazwijmy, które w wyniku działań wojennych jeszcze wiele dziesięcioleci temu, ono jest opuszczone do tej pory. Nie wiedziałem, że Ogląda, jest takie miasto. Oglądałem tą Famagustę tylko z y, statku wycieczkowego, z odległości tam kilkuset metrów. No. Ale y, tak właśnie to, co mi wtedy zaskoczyło, tak? Jak zapytałem się, co to za miasto, no to opuszczone miasto Famagusta, także To musi być niesamowity widok, no. Y, nie, nie wiedziałem o tym, mieście, właśnie sobie wpisałem w Google. Cześć! Słucha nas wielu interesujących ludzi. Takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich Twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner.pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra. Wracamy do rozmowy. Dużo się mówi w Polsce odnośnie tego, że my musimy budować Polskę jako tak zwanego jeża, żeby był tak naszpikowany bronią, żeby Rosja bała się nas zaatakować. A wczoraj sobie tak siedzę i myślę, ale Iran się nie bał zaatakować Izraela, pomimo że Izrael jest naszpikowany. Jest to. Iran nie bał się zaatakować. Iran nie miał wyjścia, żeby nie stracić twarzy, ponieważ Izrael wielokrotnie wcześniej kąsał Iran. Były realizowane przez służby specjalne Izraela zamachy na naukowców irańskich, punktowe naloty na instalacje, które mogły posłużyć w dalszym etapie do rozwoju broni jądrowej irańskiej. A to działanie Iranu było, miało swoją bezprzednią przyczynę. Był to nalot na konsulat na terenie. Damaszku, Damaszku, tak, na terenie Damaszku gdzie zginęli wysocy rangą oficjele irańscy. No, i Iran, żeby być wiarygodnym, rząd irański, żeby być wiarygodnym wobec własnego społeczeństwa, no nie mógł zostawić tego na zasadzie, a no trudno, no teraz w takim przypadku Izrael przeproście. No Izrael i tak by nie przeprosił, bo Izrael wyraźnie komunikował, że są to osoby powiązane z finansowaniem Hezbollahu i ruchem terrorystycznym, który uderza w Izrael. Mhm. Więc rząd irański, żeby nie tracić wiarygodności, no musiał jakieś działania już teraz podjąć. No i Były to działania podkreślmy sygnalizowane, bo 48 godzin wcześniej wszyscy w regionie wiedzieli, że to działanie, ten atak rakietowy może nastąpić. I podawali nawet za ile, może, może możliwe, że w ciągu najbliższych dwóch godzin. Dokładnie. To się więc... rzadko zdarza, że była taka konkretna informacja. Więc celem było tutaj pokazanie Izraelowi, że mimo, że dzieli nas tam półtorej tysiąca kilometrów, to jesteście w naszym zasięgu i jeśli będziecie dalej tak działać, to my jesteśmy w stanie was porazić i wam zrobić krzywdę. I to było działanie, to był cel przywidzający Iranowi, a nie to, żeby osiągnąć przyłamanie, przyłamać te systemy izraelskiej obrony powietrznej i zlikwidować jak najwięcej celów, czy to tam cywilnych, czy wojskowych. Spójrzmy na to, że to było nie tylko sygnalizowane, ale też ten atak był ograniczony w swoim zakresie, mimo że obejmował Ponad 300 różnych środków napadu powietrznego, począwszy od y, wolno przyjmujących się dronów przez rakiety manewrujące, kończąc na rakietach balistycznych średniego zasięgu, to Iran posiada znacznie większe zapasy tego typu sprzętu wojskowego, i gdyby chciał y, przełamać izraelską obronę plus sojuszników, którzy byli w regionie i pomagali, bo tego nie można pominąć, że i Stany Zjednoczone i Jordania y, zlikwidowały wiele celów, które zmierzały z terytorium Iranu do na, na, na cele w Izraelu, to gdyby chciano dokonać tego przełamania, by znacznie więcej pocisków. I użyto by więcej pocisków balistycznych, które są najtrudniejsze w zlikwidowaniu. Właśnie nad tym się zastanawiałem, bo te drony podobno leciały tam kilka godzin. To mi się wydawało takie głupie. Jeśli te drony lecą tam kilka godzin, to przecież bardzo łatwo będzie zestrzelić. Ogólnie rolą dronów i rakiet manewrujących było spowodowanie właśnie przeciążenia systemów, żeby część pocisków balistycznych mogła skutecznie porazić cele. Mhm. I tymi celami były dwie bazy. Dwie bazy lotnicze. Tam jeden samolot transportowy został zniszczony. Te straty nie były jakieś, przynajmniej w tej chwili jeszcze nie wiemy o tym bardzo bolesne dla Izraela, ale były. I Iran pokazał, że na dystansie półtora tysiąca kilometrów może porazić punktowo obiekty wojskowe izraelskie, które są no, ważne z punktu widzenia zdolności Izraela do prowadzenia dalszych działań, bo jedna baza była, z tego co się orientuję, to bazą samolotów F-35, z której operują samoloty F-35, więc... Każda jest to na... strata jest gigantycznym kosztem. A, a Dokładnie, więc później trzeba te samoloty przebazować i każda baza jest, oczywiście bazę później można tworzyć, tak, ale jest to wysiłek dla sił obrony Izraela, więc Iran pokazał, że tak możemy was poradzić. Możemy Was porazić nawet z takim wyprzedzeniem, i z tym, że mówimy im otwarcie, że Was poradzimy. Więc py to pytanie, co by było, gdyby się nie zapowiedzieli? No wtedy by pokazali, że sami dążą do eskalacji. Teraz jeszcze uderzyli w taki sposób. Czyli to, w jaki sposób oni to zrobili, miałoś dążyć do tego, żeby nie doszło do eskalacji. Czyli powiedzieli oficjalnie Wam oddajemy, ale robimy to na takiej oficjalnej płaszczyźnie, żeby nie. Nie przekraczamy pewnej czerwonej linii. Mhm. Tak ja to przynajmniej postrzegam, tak to odbieram, że wykonując w ten sposób i sygnalizując, i ograniczając ilość celów, po prostu chcieli pokazać, że jesteśmy w stanie was ukąsić, ale nie przekraczamy pewnej czerwonej linii, że was za bardzo nie skrzywdzić, bo to wywoła natychmiastową chęć odwetu. Oczywiście w tej chwili trwają rozmowy w, 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 w grupie tam establishmentu Izraela, tak premier Netanyahu, jego doradcy. Chcieli podjąć decyzje odwetowe, no ale Stany Zjednoczone mówią wyraźnie, że okej, okay, pomogliśmy Wam w obronie Waszego terytorium, ale nie chcemy się angażować w działania ofensywne, bo nie chcemy eskalacji na Bliskim Wschodzie, bo i tak mamy region bardzo zapalny na terenie Ukrainy. Mhm. Nad tym się zastanawiałem, czy Iran nie działa w jakimś sprzężeniu z Rosją, żeby właśnie próbować zrobić w ten sposób, żeby państwa w koalicji NATO straciły ilość y, amunicji, którą aktualnie mają? Czy to może być to być jakaś prowokacja właśnie po to, żeby działać tak jak do tej pory się mówiło, że Rosja próbuje, że próbujemy wykrwawić Rosję w Ukrainie. To, czy oni mogą działać dokładnie w ten sam sposób? Znaczy, tego zjawiska ja bym tak jeszcze nie postrzegał, ponieważ y, tutaj Iran wyraźnie był bezpośrednio sprowokowany. I... Nie łączyłbym tego to z jakąś szerszą koncepcją samej Rosji, która stara się rozciągnąć ten front na wiele obszarów, na kuli ziemskiej, żeby po prostu nadwyrężyć zdolności amerykańskie. Mhm. To było wyraźnie spowodowane tym, co zrobił Izrael i tu Iran odpowiedział. Więc gdyby było to jakaś szersza koncepcja w porozumieniu z Rosją, to... Iran by mógł już podjąć takie działania, żeby eskalować, mhm. a jednak nie chciał tego zrobić. Wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, to jak słuchałem wywiadu z panem, to mówił pan, że pan wiedział, że będzie wojna w Ukrainie, że, to już, że był, był pan po tej stronie, która była przekonana, że do tej wojny rzeczywiście do, do, dojdzie, bo przychodzi do mnie sporo wojskowych, którzy mówią, bo ja się przyznaję, ja myślałem, że nie dojdzie do tej wojny, czyli z perspektywy tego, że wtedy pan myślał w ten sposób, co pan myśli w tym momencie o Bliskim Wschodzie, czy tam dojdzie do jakiegoś większego konfliktu? Liczę na to i wydaje mi się, że Oczywiście. postawa Stanów mhm. Zjednoczonych doprowadzi do tego, że w tej chwili w wyniku tego zdarzenia nie dojdzie do żadnej większej eskalacji. Mhm. Że Stany Zjednoczone są w stanie wywołać na tyle silną presję na rządzie Izraela, żeby nie wykonywali jakichś mocnych uderzeń odwetowych, które pociągną samą lawinę wymiany ciosów. Ale jeśli dokonajemy jakiegoś mocnego uderzenia odwetowego, to można się spodziewać, że coś konie się działo dalej. Tak, sam Iran to zapowiedział. Sam Iran to zapowiedział po tym ataku, że e, jeśli wykonacie teraz jakiś odwet, będziecie znowu spróbowali nas skrzywdzić, to my uderzymy jeszcze mocniej. Więc. Czyli teraz tak właściwie czekamy, tylko na ruch Izraela. Zgadza się. W tej chwili należy no, patrzeć, co zrobi dalej Izrael. To jest nieprzyjemna perspektywa, że Izrael ma po prostu tą kartę w ręku, że może tak właściwie oni decydują, co, co zrobią, czy będzie wojna, czy nie będzie. W zasadzie, no tak to można by teraz. To spłycić, tak? że to Izrael zarecyduje, co się dalej wydarzy. Gdzieś słyszałem, że Rosja wzmocniła swoją potęgę militarną o 15%, odkąd rozpoczęła się wojna. I to też odnoszę do tego, co pan powiedział w jednym z wywiadów. Jeśli dobrze pamiętam, powiedział pan, że Rosja nie jest w stanie rozwijać swojej potęgi militarnej, prowadząc działania na Ukrainie. I teraz jak zobaczyłem ten nagłówek, to tak sobie pomyślałem, to, 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 to jedno z drugim się nie spina i zastanawiałem się, dlaczego. Znaczy, Rosja ponosi duże straty. Mhm. To z tego wynika, że Rosja... Y, musi uzupełniać straty, które ponosi na Ukrainie, a te uzupełnienia często są związane z tym, że przywracają sprzęt, który był zakonserwowany w, wyniku, tam, w ramach zapasu wojennego. Mhm. I ten sprzęt często nie jest na tym samym poziomie y, jakości technologicznej, jaki jak są sprzęt, który był wykorzystany w pierwszej fazie wojny. Więc Rosja faktycznie odtwarza, przeszła na go, tryb gospodarki produkcji wojennej, gdzie ilość amunicji, którą jest w stanie rocznie wyprodukować, wyraźnie przekracza 2 miliony e, czego oczywiście nie są w stanie państwa zachodu osiągnąć tego pułapu. Produkuje również znacznie większą ilość dronów, y, zwiększa produkcję tam w ramach tej amunicji i pocisków rakietowych. Produkcja czołgów znowu wzrasta na wyższy poziom, ale często jest to sprzęt niższego poziomu technologicznego. Więc Rosja faktycznie skutecznie radzi sobie w wojnie na wyniszczenie z Ukrainą, gdzie przeciąża zdolności Ukrainy w zakresie odtwarzania jej potencjału, a sama ten swój potencjał nie tylko utrzymuje, ale również jest perspektywa, że on wzrośnie, w związku z tym, że są zapowiedziane kolejne fale mobilizacji. Mhm. I tak w pewien sposób powiedziałem, że w czerwcu Rosja może podwoić swoje siły. Z czego to wynika? Tak. Mamy 450 tysięcy żołnierzy na froncie rosyjskich. No około drugie tyle będzie w odwodzie, w rezerwach, w ramach się. No i w ośrodkach szkoleniowych będą kolejne dziesiątki, jak nie setki tysięcy. Mhm. I w momencie, gdy, gdy Rosja dokona licznych fal mobilizacji. Ci żołnierze z automatu zasilą środki szkolenia i nastąpi przesunięcie po, między poszczególnymi elementami. E, I to umożliwi Rosji e, po prostu przesunięcie na front e, większej ilości wojska, która tak naprawdę już jest gotowa, ale ona musi być czy to w odwodach, czy w e, tych wszystkich armiach rezerwowych, żeby rotować. Żołnierzy, którzy za długo już przebywają na linii frontu. Ukraina tych zdolności nie ma. Ukraina ma między 300-350 tysięcy żołnierzy na froncie. Tu ciężko oszacować, ile ma w odwodzie, ale są pewne źródła, które mówią, że może to być kolejne 300 tysięcy, może to być 400 tysięcy. Ale trzeba pamiętać o tym, że wielu żołnierzy na froncie są też inne kwestie linii logistycznych pomiędzy Ukrainą a Rosją, gdzie Ukraińcy wykorzystują więcej na pleczu zgodnie z schematami natowskimi. Ale też trzeba pamiętać, że właśnie przez to wielu żołnierzy ukraińskich przebywa. Zbyt długi okres czasu, nawet nie, nie trzy miesiące, nie pół roku, a jeszcze więcej. Mówimy o tym, że nie są ratowani. Nie dzień. są ratowani, dokładnie. Mhm. Jakieś sygnały też były o tym, że ktoś mógł przebywać cały rok na linistyczności. I e, oczywiście Ukraina ma lepsze ratio, jeśli chodzi o zdolność odzyskiwania porażonego personelu. Czyli większa ilość personelu, która została porażona, jest ewakuowana w ramach wszelkiego rodzaju czerwonej taktyki, działań medewak z pola walki i wrac, trafia do szpitali. Ale to też y, oczywiście życie ludzkie jest najcenniejsze, ale pętajmy o tym, że to, tak, ale pętajmy o tym, że Rosjanie przez to, że nie ewakuują części porażonych żołnierzy, to są straty bezpowrotne. Ale martwy żołnierz jest mniejszym obciążeniem dla gospodarki niż ciężko ranny żołnierz. Mm, który ale wrócił. jest też ogromnym obciążeniem moralnym dla kolejnego żołnierza, który przechodzi obok tego martwego żołnierza czy rosyjscy żołnierze tak na to patrzą? Ciężko powiedzieć. Mm -hmm. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Na pewno część się w jakiś sposób buntuje, bo takie sygnały też trafiały. Ale jednak nawet chociażby w wyniku tej, tych zamachów w Hali Krokus i narracji tworzonej przez rząd Federacji Rosyjskiej, że Ukraina maczała w tym palcem, mimo że Ajcy się przyznało, to nastąpiło ponownie duże wzmożenie społeczne, i kolejni ochotnicy zaczęli napływać do armii rosyjskiej. To, że oni tam później na miejscu spotykają się z tym, że no często przełożeni nie dbają o żołnierzy, no to już jest sytuacja, że nie mają jak wrócić. Oni dalej muszą działać i wykonać swoje kontrakty do końca. Czy Polska albo Europa będzie przechodziła na gospodarkę wojenną, czy to nie, jest, nie ma takiej potrzeby? I ja tak właściwie co to, co to znaczy? Bo załóżmy, że mielibyśmy przejść na gospodarkę wojenną. Co to by dla nas realnie znaczyło? Bo ja nie, nie, nie potrafię tego wytłumaczyć. No podporządkowanie wielu sfer życia. Pod cele obronności. Mhm. To by znaczyło to, że same zakłady produkujące uzbrojenie przechodzą w tryb pracy całodobowej, a wiele sfer życia musi być podporządkowanych obronności, czyli jakieś, jakieś ruchy w ramach budżetu, chociażby, gdzie większy, większe nakłady budżetowe trafiają do resortów siłowych, a obniżane są chociażby środki na służbę zdrowia czy szkolnictwo, bo. Priorytetem stają się wszelkie wydatki obronne. Mhm. W związku z czym również gospodarka obronna to też można powiedzieć, że w tym momencie mogłyby zacząć się pewne już świadczenia rzeczowe. Ze strony oczekiwane od obywateli i od podmiotów osobowości prawnych, czyli instytucji różnego rodzaju firm na rzecz wojska. I trzeba pamiętać, że jest jeszcze jak plan zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych, dawny plan mobilizacji gospodarki, gdzie niektóre firmy musiałyby przełączyć swoją działalność, żeby w pierwszej kolejności spokoić potrzeby wojska, a nie produkcję, którą wykonują statutowo w ramach swojej działalności pokojowej. Tak jak na Drugiej wojnie, fabryki, które były odpowiedzialne za produkowanie samochodów, nagle produkowały bombowce. O tym Pan mówi. Tak, albo chociażby fabryki produkujące papierosy, produkujące amunicję. Mhm. Więc to są tego typu działania, że zarówno obywatel, jak i obywatel, no chociażby to, że część samochodów jest pisana jako zasób z gospodarki narodowej. Czyli część osób posiadających suwy, szczególnie zapędem 4x4. Jeśli mają te słowy wpisane na listy przez wojskowe centra rekrutacji, dawne wojskowe komendy uzupełni, nagle się okazuje, że przychodzi, przychodzą sobie z wojska z tych centrów rekrutacji, mówią, no tak, to, to zabieramy teraz tego panu słowa? pani, tego, ten samochód, bo on będzie teraz y, służył właśnie w wojsku. Tego nie wiedziałem, to jest to, to brzmi trochę jak czarny PR dla, dla, dla cywili. No, generalnie na pewno nie jest to nic przyjemnego y, i wszelkie kwestie takie, że ktoś może być zmobilizowany na pewno, nikt tego nie odbiera w ten sposób, że jakieś, o hura, pojadę na wojnę, tak? Mhm. Raczej jest to odbierane w ten sposób, że no, będę musiał być wyjęty z własnego życia i to życie przestawić. Nie wiadomo, do czego będę miał wracać. Dokładnie. I nie da wiadomo, co mnie spotka gdzieś tam na froncie, gdzie mnie wyślą. Więc no, na pewno nie jest to różowa perspektywa dla wszystkich ludzi, czy to w Polsce, czy w Europie Zachodniej. I pamiętając o tym, że Unia Europejska czy Stany Zjednoczone to. No Stany Zjednoczone mniej, bo tam jest większe rozwarstwienie, ale ogólnie Unia, Unia Europejska można ją określić jako takie państwa dobrobytu, gdzie ten poziom życia e, podniósł się przez ostatnie 30 lat, jeśli chodzi o Polskę, w państwach Europy Zachodniej jeszcze wcześniej. E, I ludzie odwykli od jakichkolwiek konfliktów, bo jedyne konflikty, które obserwowali blisko, to były konflikty na, konflikty na Bałkanach, mhm. które jednak nie Promieniowały w taki sposób, że obywatel Austrii w jakikolwiek sposób odczuwał to, co się dzieje w Bośni. Mhm. I te doświadczenia związane z wojną, e, po prostu są pamiętane tylko przez najstarsze pokolenia. I ludziom ciężko w tej chwili sobie wyobrazić taką wojnę, jaka jest na Ukrainie, to, co w tej chwili odczuwają Ukraińcy. Ponieważ większość ludzi to widziała tylko wojny z perspektywy o inwazja na Irak, inwazja na Afganistan, jakieś migawki, jakieś filmiki z tamtych rejonów. Ale to też były wojny zupełnie niesymetryczne. Całkowicie inaczej to wyglądało niż na Ukrainie. No, te wojny to można porównać do tego, co w czasach świetności Imperium Brytyjskiego robił lord Kitchener, który płynął do danej kolonii, która się buntowała, miał ze sobą. Wyszkolone wojsko zawodowe wchodzili i no, pacyfikowali jakiekolwiek zamieszki w sile kilkuset żołnierzy. Mhm. I to z perspektywy obywatela Europy Zachodniej, ogólnie Unii Europejskiej, tak mogły właśnie wyglądać wojny, czy to w Iraku, czy w Afganistanie, gdzie. Przyjeżdżały wyszkolone zawodowe podordziały, wspierane przez siły powietrzne, wszelkie drony. Również z rozstawioną artylerią, która z, zgodnie z danymi wywiadowczymi czy zastanowczymi mogła porazić przeciwnika wręcz punktowo w jaskini. E, więc ludzie widzieli no, wojnę nad, jak grze komputerowej mhm. w ten sposób, gdzie ta przewaga technologiczna to po prostu. No, była tak znacząca, że ten przeciwnik to był, no był jak Indianin, tak? Całkiem i... niedawno słyszałem, że ludzie z Anglii, z Wielkiej Brytanii jeździli do Legionów na, Międzynarodowych na Ukrainę, bo właśnie myśleli, że to będzie jak gra, że pojadą sobie, będą postrzelają i to będzie dla nich wielka przygoda. I podobno przestali już przejeżdżać, bo się zorientowali, że to nie do końca taka przygoda, jak im się wydawało. Ja pamiętam jeszcze ciekawszy przykład. Przykład związany z wojną w Syrii, mhm. gdzie ISIS Robiło odezwę poprzez media społecznościowe, internet, żeby jak najwięcej osób o e, wyznaniu muzułmańskim przyłączało się do ISIS. I to, ch chyba z Holandii. E, w każdym z krajów Beneluksu, był e, młody człowiek dwudziestokilkuletni, który był jakimś mistrzem świata w, w strzelanki, w te gry takie First Person, czy to, nie pamiętam czy to było? Counter Strike. Counter Strike możliwy, jakaś tego typu gra. I e, ten człowiek, e, który był wyznania muzułmańskiego, pojechał. Na Bliski Wschód i e, jeszcze tego pierwsze jakieś takie relacje, filmiki, które e, wrzucał w media społecznościowe, bo był popularny. Czyli on chciał zostać takim wojennym YouTuberem? Chyba tak. E, chciał ten swoje zdolności ze strzelanek przenieść na prawdziwe pole walki. E, na początku pokazywał, jaki to jest, pewny siebie, że czego on tutaj nie dokona. A później nagle. E, jak kolejne filmiki, to on tracił na tej, na tej takim pewności siebie, był coraz bardziej przerażony tym, że właśnie ta śmierć może nadejść znikąd. No i pewnie warunki też go dopadły: głód. Tak, gorąco, brak dokładnie. snu, stres. Tego się nie odczuwa w grze. I fina był taki, że zginął. Fina był taki, że tam zginął. Nie pamiętam, czy arteria go zabiła, czy drony, ale, ale zginął. Ale to nie jest pierwszy raz, jak usłyszałem też taki przypadek odnośnie Ukrainy, że ktoś tak jechał właśnie na Ukrainę postrzegł żołnierzy, bo jest dobry w gry. Dosłownie taka była sytuacja. Ja pamiętam, że słuchałem tego i myślę sobie, jak można w ten sposób myśleć, żeby jechać na front po to, żeby sobie postrzegać ludzi? Dlatego był mak człowiek przeświadczenie, że przecież w grze mi dobrze wychodzi. Ludzie są po prostu tak... Yy... Myślę, że te motywacje są różne. Te motywacje są różne. Yy, mamy też na pewno przykłady osób, które... Nie radzą sobie w życiu codziennym, tak, nie odniosły jakiegoś tam sukcesu i myślą, że a pojadę na wojnę, zostanę bohaterem, wybije się wrócę, będą mnie książki pisać. Mhm. Są na pewno i takie osoby. Albo będę chodzi po podcastach i opowiada, tak. jak, jak to tam było ciężko. Więc, więc różne mogą być motywacje, mogą być rzeczywiście motywacje takie. Jest na przykład, y, bliski znajomy y, ma żonę pochodzenia ukraińskiego, jej ojciec kiedyś służył w wojsku, i w momencie, jak dowiedział się o tym, że Rosjanie y, dokonali tej inwazji i idą na Kijów, to on. Y, Mieszkańców w Polsce szybko wrócił do swojego rodzinnego miasta, mimo że zdrowie mu już nie pozwala na służbę na pierwszej linii, ale ponownie założył mundur i znajduje się w poddziałach logistycznych. I od momentu wybuchu wojny on tam jest. Z tego co się orientuje, to nawet na tydzień nie wrócił do Polski. Mhm. Cały czas tam jest i po prostu odczuł no, tą potrzebę obrony własnego kraju. Ale, no to, ale są właśnie różne przesłanki, tak. Mhm. Wspominał pan też, że Polska ma, głęb ma dużą głębię operacyjną I czy to, jest, to by było przerażające potencjalnie dla Rosjan Ale też się nad tym, nad tym zastanawiałem Przecież Ukraina ma jeszcze większą głębię operacyjną Więc atak na Ukrainę musiał być dla nich takim samym wyzwaniem Albo jeszcze większym Jeśli chodzi o Ukrainę Tak, Ukraina jest większym terytorialnie państwem niż, niż Polska Ale y, też jak spojrzymy na mapę To Rosjanie mogli wyprowadzić te uderzenia z wielu kierunków z kierunku Krymu, z, z północy, z terenu Białorusi i z tych kierunków północno-wschodnich, z kierunku wschodniego z terytorium Rosji. Więc i, byli, i Rosjanie dzięki temu też byli bliżej własnego zaplecza logistycznego. A Polska, jeśli Rosjanie mieliby uderzać na Polskę, to raz, że jest dalej od granic Rosji, bo Polska, jeśli chodzi o samą Rosję, to graniczy tylko z obwodem e, królewieckim, e, ale oni współpracują z Białorusinami, więc mogliby. Być... Współpracują z Białorusinami, ale też należy pamiętać, że same zakłady, e, różne magazyny znajdują się na tery terytorium Rosji. Na terytorium Białorusi jest to ograniczona ilość tego typu obiektów czysto rosyjskich. Oczywiście państwa Związku Białorusi i Rosji starają się mieć ujednolicone wyposażenie, ale jednak są pewne różnice. Chociażby w wersjach wyposażenia, które, którym dysponuje armia rosyjska, armia białoruska. Mhm. Są pewne różnice i też trzeba pamiętać, że no Białoruś, jeśli chodzi o swój potencjał gospodarczy, ma niski potencjał gospodarczy, też, też patrząc na te zdolności nawet produkcji ich uzbrojenia przez samą Białoruś. Trzeba patrzeć, ile oni pozyskują od Rosji. Mhm. Więc to też wydłuża pewne linie zaopatrzeniowe. Oni musieliby to porciągnąć, wszystko na teren Białorusi, i tu przychodzimy do kolejnego elementu. Pakt Północnoatlantycki by to widział. Tego typu przemieszczenia. E, oczywiście Rosjanie by to starali się w ramach ćwiczeń Zapad e, zrobić, żeby. Tutaj się szkolimy, tylko tutaj przygotowujemy na agresję NATO. Ale, ale przecież to widać różnica pomiędzy szkoleniami a, a widać. jakimś takim realnym atakiem. Stąd właśnie było to widać, że trwające na Białorusi szkolenia, poligon, gdzie Białorusini ćwiczyli z Rosjanami przed inwazją na Ukrainę, to nie są tylko ćwiczenia. Bo było widać obrazki, gdzie żołnierze rosyjscy na drogach, które prowadziły na teren Ukrainy z Białorusi, siedzą przy drodze i po prostu już kolejną dobę. I nie dostają ani na, możliwości rozwinięcia namiotów, więc po prostu bytują w śpiworach przy drogach. A przed samym początkiem wojny jeszcze rozstawili te szpitale polowe i to podobne. I krew przywozili, i... więc do tego pojawiły się te sygnały o tych krematoriach. tak po co, na co? Więc czy na, na potrzeby poligonu będziemy szkolili krematoria? Elementy jakieś związane z krematoriami. Ja to się zastanawiam, dlaczego o tych wielu rzeczach, które były na początku wojny, już się w ogóle nie słyszy. Na przykład o krematoriach od tamtej pory ani razu nie słyszałem. To, czy to była jakaś zabawa medialna? Czy to, nie, to... to był fakt, ponieważ te zjawiska, które zaistniały w Buczy, w Irpieniu, Rosjanie mieli te listy proskrypcyjne, gdzie mieli zidentyfikowanych. Ukraińców, którzy mogą stawiać opór w przypadku wprowadzenia administracji rosyjskiej. I ci ludzie byli, no mówiąc brzydko, do odstrzału. A po zabiciu człowieka też nie chcieli, żeby Rosjanie były jakieś ślady ich zbrodni. Stąd właśnie były te krematoria, żeby usunąć dowody. I tylko dlatego to było na samym początku, bo o, jak odhaczyli te cele, to już później nie było im potrzebne. Inaczej oni musieli się wycofać. Mhm. Więc. Y Później jakikolwiek temat z eliminowaniem potencjalnej opozycji ukraińskiej, no, zniknął. A możliwe, że na terenie republik, tam Donbasu, Ługańska, to nadal działają tego typu jednostki. Właśnie dlatego się nad tym zastanawiam, bo przecież oni mają mnóstwo terenów w tym momencie zajętych i te tereny przez chwilę były odbite, więc tam teoretycznie też powinny być różne znaleziska. Dziwne. Z pewnością, jak za ileś lat dojdzie do nie tylko zawieszenia broni, ale już ustanowienia nowego ładu, jak onkolwiek będzie wyglądał, to będą odnajdowane dowody zbrodni. Oczywiście Rosjanie będą starali się to wszystko w miarę możliwości ukryć, ale nawet jak spojrzymy na zdarzenia z roku z nie pamiętam w tym dokładnie roku, Romanowowie zostali zabici, ale trwało to w trakcie roku 18-19, mm -hmm. w trakcie wojny domowej w Rosji, gdzie Biali walczyli z Czerwonymi, czyli siły lojalne wobec Romanowów, wobec Czaratu, kontra siły bolszewickie. Sam, sama rodzina carska, car i żona, ich dzieci byli przechowywani w Jekaterynburgu, w, w jednej willi. I w momencie, jak Biali podchodzili podchodzili już pod Jekaterynburg, Rodzina carska została przez komunistów wywieziona i zabita w lesie, a później te szczątki, te zwłoki zostały zakopane w różnych miejscach. Także dwójkę dzieci. Odnaleziono kilkadziesiąt lat później dopiero i to w okresie już po odwilży stalinowskiej, chyba nawet po Chruszczowie, to były lata 70-80, dopiero wtedy odnaleziono dwójkę dzieci. No przecież ta słynna historia w dwudziestoleciu międzywojennym księżniczki Anastazji, mhm. gdzie... Nie odnaleziono wszystkich zwłok, i poszły pogłoski, plotki na sadzie takiego urman legend, które się rozlewały już nie tylko po Rosji, ale również po Europie, że jedna córka z, Roman z rodziny Romanowów, z rodziny Cara przeżyła. I było ileś osób, które próbowały się podszywać pod nią. Więc w momencie, jak nie znaleziono wszystkich szczątek, nie było wtedy też badań DNA, nie można było sprawdzić, czy to na pewno jest ona, czy nie ona. Pewne osoby starają się skorzystać, a ja może coś dzięki temu zyskam, że uznają mnie za to, że jestem tą zaginioną córką. No, czyli jeszcze cała fala doniesień medialnych przed nami, jak, będą, jak, jak skończy się wojna i dopiero wtedy będzie wiadomo, co tam się dzieje w tym momencie. Na pewno, na pewno, bo w tej chwili też trzeba pamiętać o tym, że obydwie strony prowadzą mocne działania. Na różnych płaszczyznach, też propagandowe, też działania psychologiczne, też działania w ramach wojny informacyjnej. I e, tak naprawdę, no wiadomo, Rosjanie są kojarzeni szeroko ze z ale też te komunikaty, które są generowane przez stronę ukraińską, to też trzeba w jakiś sposób filtrować i mieć pewien dystans do tego, co mówią przedstawiciele czy to rządu, czy pewne informacje, które napływają z frontu. Też te obrazy trzeba filtrować. Tak, właśnie jak pan mówił o tym, ile mają żołnierzy, to tak sobie myślałem, oficjalna liczba czy nieoficjalna liczba, bo to też jest różnica. To, ile zginęło Ukraińców, też podobno jest bardzo płynną liczbą. Dokładnie, więc oczywiście wszystko to jest na potrzeby wojny, tak. I tutaj Ukraińców trzeba zrozumieć, że nie podają swoich strat dokładnie, bo dzięki temu, znając liczbę, Rosjanie mogą wyciągnąć daleko posunięte wnioski. Mhm. Więc dokładne liczby, a tym bardziej wchodząc już na dokładne liczby, Dzieląc na obszary, no, mogłyby wpłynąć na to, że Rosjanie będą w stanie skutecznie przygotować kolejną ofensywę. Czyli na tym etapie, według Pana, nie jesteśmy za bardzo zagrożeni, jeśli chodzi o atak ze strony Rosji? Czyli to, co to, to, to wszystko, co się dzieje w mediach w całej Europie, to nie jest aż takie zagrożenie, jak ludzie to przekazują? Znaczy Oczywiście, ja to, według Pana, bo tu wiadomo, ja to, że to jest prywatna opinia. Ja to zagrożenie postrzegałbym w inny sposób. W taki sposób, że jeśli Stany Zjednoczone wycofają się z Europy. Stany Zjednoczone mogą się wycofać z Europy w zasadzie, ten powód taki zidentyfikowany wyraźny jest jeden. Jest to kwestia rywalizacji dalszej z Chińską Republiką Ludową. Tej dominacji o szlaki żeglugowe przechodzące przez Morze Południowo-Chińskie. I w momencie, gdyby doszło do jakiejś eskalacji, Stany Zjednoczone zaczną przynosić ten swój potencjał na Pacyfik. I mogą zacząć wychodzić z Europy, widząc, że nie są już takim mocarstwem, jakim byli kiedyś, gdzie mogą oddziaływać na kilku różnych teatrach działań, w tym momencie Rosjanie mogą załatwić szansę dla siebie. Jeśli Stany Zjednoczone zaangażują się w kinetyczny, ten gorący konflikt z Chinami, Rosjanie, działając i na swoją rzecz, ale też na rzecz Chin, mogłyby, mogliby uderzyć na republiki nadbałtyckie. I tu są te kwestie, wszystkie, które związane są z tym, że Polska może zostać zaangażowana w bezpośredni konflikt z Rosją. Bez wsparcia USA byśmy byli w ogromnych terapatach, jeśli dobrze sobie to wyobrażam? Na pewno no, byłaby to ciężka sytuacja, patrząc na zapasy, potencjały samej Europy, bo NATO to jest 70% Stanów Zjednoczonych. I teraz nawet to widzimy też, kto najwięcej pomaga Ukrainie. No oczywiście ten, te słupki pokazujące pomoc amerykańską, a poszczególnych y, graczy europejskich, no, no to to jest po prostu przepaść. Mhm. Przepaść, więc y, mając sam potencjał Europy kontra wojska rosyjskie, które chcą tylko zająć część y, tą Pribałtiki, mhm. y, no może być ogromny problem, bo raz, że mamy ten przesmyk suwalski, gdzie korytarz Łączący obwód Kolewiecki a Białoruś jest bardzo wąski i siły, które będą znajdowały się na terenie Republiki Nadbałtyckich, mogą być orcięte po prostu. Takie przypadki mieliśmy w wyniku różnych historycznych operacji. Nawet patrząc w regionie niedaleko odległym, podczas II wojny światowej mieliśmy po samym fiasku operacji Barbarossa, w wyniku kontrofensywy zimowej radzieckiej, dywizja chyba SS-100KOB została orcięta w rejonie Dymiańska. I przez kilka miesięcy była zaopatrywana wyłącznie przez RWDWF. Mhm. Więc e, taka stu, takiej sytuacji nie można wykluczyć, że jakieś siły e, europejskie znalazłyby się w kotle wtedy. Czyli na tym etapie przechodzenie na gospodarkę militarną nie ma żadnego sensu? To jest jeszcze za wcześnie? Czy my już powinniśmy to robić? Na pewno te kroki, które są. Wykonywane zarówno przez Rząd Stanów Zjednoczonych, jak i Komisję Europejską, ale też poszczególne rządy innych państw członkowskich NATO, związane z tym, że są, no mówiąc kolokwialnie, pompowane pieniądze w rozbudowę przemysłu obronnych, zwiększanie ich zdolności, są to bardzo słuszne posunięcia. Kwestia jest taka, Chociaż patrząc z perspektywy na nasze podwórko, 30 lat dwa jeśli chodzi o polski przemysł obronny, ile lat potrzeba, żeby otworzyć jego zdolności? Ile lat potrzeba w takiej normalnej sytuacji, ale my jesteśmy w takiej trochę zaognionej sytuacji, więc teoretycznie powinno to działać trochę szybciej? Na pewno. Tym bardziej, że przez nas przechodzą wszystkie materiały, które są wysyłane do Ukrainy, więc to też by było trochę ułatwiło sytuację. Nasze tutaj no jest wiele elementów, wiele aspektów, bo to trzeba pamiętać, że wszystko są to działania systemowe, tak. Sam przemysł obronny to jest tylko jeden z elementów. Również infrastruktura wojskowa musi być rozbudowywana, chociażby magazyny, które będą miały zapasy amunicji na okres walk, muszą być powstać kolejne, żeby te zapasy środków bojowych były większe, a nie na 30 czy 60 dni. Mhm. Więc w tej chwili prostane są, jeśli chodzi o środki bojowe uzupełnione, mimo że to nie było tajemnicą, że Polska też przekazywała swoje środki bojowe dla Ukrainy, dla sił zbrojnych Ukrainy, żeby mogły się efektywnie bronić. No ale kwestia jest taka, że tych środków trzeba kupić jeszcze więcej i stworzyć większy zapas. Kolejne elementy to jest to, żeby były zakłady, które będą w stanie tej głównej grupy asortymentowej produkować w takiej ilości, żeby sukcesywnie uzupełniać. Wszelkie te braki, które powstaną w wyniku zużycia w efekcie działań wojskowych. Mm -hmm. Więc y, kwestia tych wszystkich inwestycji no, jest bardzo szeroka. Czy to w takim razie powinniśmy robić wszystko w Polsce czy za granicą? Bo z tego, co też już w wywiadzie z Panem słyszałem, to. W... Rosja po zaatakowaniu Ukrainy od razu uderzyła na wszystkie miejsca, gdzie by była przechowywana amunicja bądź produkowana amunicja. A przynajmniej próbowała uderzyć. Więc teraz, jeśli mielibyśmy to wszystko na naszym terytorium, to z jednej strony być może jest tanie, chociaż też bym wątpił to, że będzie taniej. Natomiast to jest w mocnym zagrożeniu, jeśli zostanie, zostaniemy napadnięci. Musimy generalnie bazować przede wszystkim na własnych zdolnościach. Czyli mieć własne zakłady. Umiejscowione, zlokalizowane w takich regionach, które są trudniejsze do porażenia, czyli są bardziej oddalone od potencjalnych stref walk. Teraz pamiętajmy, że w rejonie Świętokrzyskiego mamy bardzo dużo zakładów sprayniowych i one są łatwym celem dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, patrząc z perspektywy, że im bliżej potencjalnej linistyczności, tym więcej środków rażenia będzie miało w swoim zasięgu te obiekty. Im dalej, tym ta Liczba maleje. Chociażby ile środków rażenia może porazić harków, a ile Kijów? No, widać tą różnicę na podstawie konfliktu ukraińskiego. Mhm. Więc jeśli jakieś zakłady byłyby pod Wrocławiem, one są znacznie bezpieczniejsze niż zakłady mieszczące się pod Rzeszowem. Więc to jest jedna kwestia, żeby mieć własne zdolności. No ale oczywiście też trzeba wierzyć, ufać sojusznikom. Którzy dostarczają nam uzbrojenie, że ten strumień będzie ciągły i jeśli tu będą toczone działania, to nie będzie on zakłócony i oni też zwiększą swoje moce produkcyjne, bo konflikt symetryczny, jak widzimy, z nadal mocarstwem, takim mocarstwem jak Rosja, wymaga ogromnych ilości materiałów i pieniędzy. Jakie są za i przeciw, jeśli chodzi o produkowanie amunicji i sprzętu wojskowego w Polsce? Kiedy powinniśmy się skupiać na tym, żeby produkować to w Polsce, a kiedy powinniśmy się skupiać na tym, żeby kupować to na przykład z Korei? Jeśli chodzi o grupy asortymentowe, to są pewne obszary, które są newralgiczne z punktu funkcjonowania wojska ekosystemu. systemu, czyli właśnie przede wszystkim środki bojowe. Na to powinien być największy nacisk. Żeby móc środki bojowe do poszczególnych czy to czołgów, czy wyrzutni, czy innych systemów, produkować u siebie. Środki bojowe, czyli amunicja. Rakiety, amunicja, no i głównie to. Mhm. Do tego też na terenie Polski muszą być zakłady serwisowe. No to się dzieli na kilka poziomów, ale przede wszystkim trzeba mieć zdolność przywracania sprzętu, który mógł być porażony w wyniku działań wojennych i uszkodzony, bo. Trzeba pamiętać, że nie wszystko, co zostanie trafione na froncie, od razu jest to strata bezpowrotna i nie da się tego odtworzyć. Często są to podziały, możliwość, że podziały logistyczne wejdą na dany teren, scholują to, ściągną, dostarczą do zakładów i zostanie to odtworzone. Czyli trzeba mieć zapasy magazynowe i podmioty, zarówno w ramach wojska, jak i w ramach przemysłu, które będą w stanie ten sprzęt odtworzyć, odbudować. Mhm. I to są te kluczowe elementy, które no, muszą. Państwo polskie musi posiadać. Tu już wchodząc w kwestię budowy od podstaw, od A do Z własnych systemów, szczególnie zamasowanych, tu już ta liczba w zależności od systemu jest bardziej ograniczona i nie ma takiej konieczności. Często oczywiście to warto to... jest mieć. Ale to by było też bez sensu, no bo jeśli są świetni producenci z zagranicy, to budować to od zera w Polsce i testować to by daje lata. To trwa lata. Widzimy mhm. to w przykładzie Borsuka. Mhm. Tworzymy w tej chwili, będzie to unikatowy, bojowy wóz piechoty nowej generacji, właściwie na skalę światową, bo jako Polska właściwie zostajemy ostatnim państwem, które będzie miało bojowe wóz piechoty, które z marszu mogą przekraczać e, cieki wodne. Mhm. Rzeki, przypomnieć przez jezioro. E, znaczy kwestia jest tego, jak bardzo wzburzona jest ta woda. Tak? Więc y, będziemy mieli bardzo nowoczesnego BWP z nowoczesną wieżą, y, który ma traf zacząć trafiać masowo do sił zbrojnych, bo pamiętajmy, że nie dość przekazaliśmy bardzo, że BWP-1 do, na Ukrainę, to jeszcze jest to sprzęt bardzo przestarzały mhm. i y, perspektywa dalszego funkcjonowania w wojsku, no to już minęła. Więc trzeba go wymienić. Ale właśnie patrząc z tego Bursuka, fakt fajnie, Opracowaliśmy w ramach własnych zdolności przemysłowych własny wyrób. Tylko teraz tak, ten wyrób musi kończyć badania i nadal widzimy ile to trwa. To nie jest tylko tak, że jest to złe wojsko, które postawiło bardzo wysokie poprzeczki. Ale faktycznie ten wyrób jako mając choroby wieku dziecięcego, teraz będąc na etapie prototypów, wykłada się na niektórych sprawach. Kiedyś pamiętaliśmy, że pojawiały się głosy o borsuk oblał badania. On ich nie oblał jako całości badań, ale oblał pewien element. Co jest chyba też normalne tak. w procesie produkcji. A Brytyjczycy też mieli ten sam problem ze swoimi bojowymi powozami piechoty. Więc wtedy Borsuk miał problemy z odpornością e, przeciwminową. Mhm. Kadłub pulek za dużym odkręceniom, wóz był nie do dalszego użytku. E, a pewna norma musi być spełniona, jeśli chodzi o tą odporność podwozia, żeby załoga i, i desant były bezpieczne. W tym wymaganym stopniu. Tak? Plus proszę, niech sobie ludzie wyobrażą jak, jak muszą wyglądać testy na minach. Trzeba wyprodukować ten wóz, gdzieś go wywieźć, tak. wysadzić go na minie, później zobaczyć co się z tym stało. To, to, to jest zupełnie co no, innego niż testowanie oprogramowania. No to nie jest tak, że może to wykonać w ciągu kilku godzin. Mhm. Kolejna kwestia, teraz znowu mieliśmy problemy, to już jest z tego co wiem to finish, ale Borsuk no teraz przemieszczając się na dłuższych odległościach, zaczęły pojawiać się problemy z układami przeniesienia napędu, z, z, z trakcją. No i wszystkie prototypy, których teraz już jest chyba sześć, one wszystkie uległy usterkom. No i w tym momencie znowu trzeba wrócić na krąg. Wykonawca musi wszystko przeanalizować, wszystko przeprojektować, tak żeby ten pojazd no, mógł wykonywać podstawowe zadania, tak? bo tutaj jeśli mówimy o przemieszczaniu na duże odległości, a jest to jednak lekki bojowy wóz piechoty, a on będzie ulegał usterkom, tak jak słynna Pantera w... podczas II Wojny Światowej, która miała być supernowatorska, a się okazywało, że po zjechaniu z Lawet wiele z nich ulegało usterkom, czy Tygrysy Królewskie, bo były zbyt skomplikowane, no to teraz wykona... znowu duży wysiłek przed wykonawcą, żeby... Ten problem przeskoczyć. No i tu można liczyć na to, że jak już zostanie to rozwiązane, to będzie można przejść do tej produkcji przedseryjnej oraz nieseryjnej, bo już te badania kwalifikacyjne są faktycznie na ukończeniu. A jak to wygląda, jeśli chodzi o benzynę i to, gdzie ją przechowujemy, ile jej potrzebujemy? Takie rzeczy, nad takimi rzeczami też na tym etapie powinniśmy pracować? Jak najbardziej. To jest element przygotowania się państw, gospodarek i których elementami są siły zbrojne do wojen. NATO posiada na przykład własny system rurociągów, mhm. niezależnych od sektora cywilnego. Nie sięga on do Polski niestety, ponieważ powstawał on w latach zimnej wojny i kończył się na RFN-ie, mhm. Republice Federalnej Niemiec. Ale na terenie Polski są magazyny, są odpowiednie silosy, gdzie to wszystko jest magazynowane. No i tutaj kwestia jest taka, że musi być odpowiednie zaplecze logistyczne które będzie również przywozić paliwo z terenu Europy Zachodniej ponieważ można się z tym liczyć że w wyniku różnego rodzaju działań dywersyjnych nasze własne systemy zaopatrywania w paliwo rynku cywilnego a co tym idzie też rynku wojskowego zostaną w jakiś sposób mogą być uszkodzone i będą musiały być naprawiane i wtedy mogą tworzyć się pewne braki Mhm. Więc y, tutaj ten system zaopatrywania logistycznego z terenu Niemiec na teren Polski no, musi być na tyle rozwinięty, żeby y, ten problem mógł być szybko rozwiązany. To jest bardzo skomplikowane, żeby wziąć to wszystko pod uwagę, przygotować się. I najgorsze jest to, że to zajmuje tyle czasu, że jakikolwiek zakup, jakiegokolwiek sprzętu, to jest szkolenie, przewiezienie go, przygotowanie do tego, żeby był funkcjonalny na terenie naszego państwa. I z tego co już słyszałem, to to zajmuje lata. Od momentu rozpoczęcia analiz. Generalnie cały proces modernizacji technicznej to można rozróżnić na proces wieloletni. Tak. Mhm. Najpierw są identyfikowane potrzeby, gdzie wojsko ma już sprzęt albo tak przestarzały, albo w ogóle go nie ma, bo się pojawiają nowe środki walki, że trzeba to pozyskać. Potrzeba zostaje zidentyfikowana, wrzucona do planu. E, następnie, już w tym momencie, jeśli pojawia się to, to zlecenie, tak, ten. Ta recepta, którą opisał lekarz, czyli organy planistyczne, trafia to do farmaceuty, czyli do takich podmiotów wcześniej inspektorat, teraz agencja uzbrojenia, również inspektorat wsparcia się uzbrojenia, który też pozyskuje poszczególne elementy w ramach planu zakupu środków materiałowych. Mhm. Więc te podmioty jako działając jako farmaceuta prowadzą analizę rynku najpierw. Aha, okej, okay, dobra, na recepcie mamy, że stworzyć taki lek. To my musimy, ok, sprawdzimy tam, tam jest gotowe. Tu można by pójść taką drogą, że my sami go opracujemy z komponentów, ale zajmie to tyle i tyle czasu. Jeśli kupimy gotowe rozwiązanie, które spełnia te wymagania, zajmie to tyle i tyle czasu. Ok, później jak już są pokazane ścieżki, jak można ten lek stworzyć, to następuje już proces samego zakupu. I tu też są różne ścieżki. Mogą to być ścieżki takie, że będą Wychodziły z podstawowego prawa zamówień publicznych, bo jednak mamy gospodarkę rynkową, tak działamy w ramach Unii Europejskiej. Mogą być też takie, które działają typowo w ramach normalnych przetargów części wojskowej. Jest to sprawa, że można uzyskać lepszą, kwestia, że można uzyskać lepszą cenę. Ale też podmioty grające w tą grę, czyli ci wykonawcy, znają wszystkie kruczki prawne, zatrudniają wyspecjalizowane kancelaria prawne i walczą na każdym etapie. I jest to bardzo wzięta walka, która może się po prostu w wyniku tego przedłużać i trwać jeszcze więcej. Nie rok, ale na przykład się przyciągnąć do dwóch lat. W wyniku różnego rodzaju odwołań, w każdego kruczka prawnego. Więc niekiedy jest tak, że idzie się, widzą, że sprawa jest bardzo pilna, idzie się, kupuje się z wyłączeniem tego całego systemu wychodzić się z niego, to też jest umocowane prawnie i dzięki temu się ma szybciej sprzęt, ale niekoniecznie na takich idealnych warunkach, jak byłoby to, gdyby ci rywale ze sobą no, walczyli na, na noże wręcz. Czyli taka jedna firma wie, że ktoś do niej przychodzi już o tego procesu to i wie, że może natychmiast podnieść stawki. Na pewno korzysta z tego, mogąc narzucić wyższe marże, ale też te firmy działają w różny sposób, bo jeśli e, widzą perspektywę, że to nie będzie tylko jednorazowy zakup, ale to utworzy możliwości dalszego uzyskiwania środków pieniężnych z tego rynku, to nie muszą rzucić bardzo dużej marży na samym początku. One mogą bazować na tym, że a później tak, na etapie eksploatacji to my będziemy mieli 70% zarobku, 30% będzie ten pierwszy zakup, później ten zysk będzie rozłożony na wiele lat, ale ten klient będzie kupował u nas to samo dzieje się na rynku cywilnym, jeśli chodzi o samo, samochody po prostu. Nie zawsze jest tak, że zakup samochodu to jest ten największy wy, ten wydatek. Na przykład Tesla, jeśli teraz się sprzedaje, to, że mają być te stacje Tesli, no to też oczywiście jest kwestia biznesowa dla tak, Tesli. I wszystkich części zamiennych to tworzy producent, on kupuje też niekiedy od swoich wykonawców, po prostu przybija swoją plakietkę. Ale. Właśnie na tych wszystkich obsługach pogwarancyjnych on zarabia. Właśnie jak rozmawiam z pilotami F-16, to oni używają stwierdzenia system F-16, a nie samolot F-16. Czyli to nie jest tak, że kupuje się samolot, okej, okay, masz, masz, i latajcie sobie, tylko to jest właśnie cały system, oprogramowanie, sztab, ludzie, którzy będą odpowiedzialni za wymianę części, ludzie, którzy. mechanicy, to jest bardzo skomplikowane, nie jest sam samolot. Sam samolot jest tylko platformą, która przenosi dane efektory. Ale właśnie tak. Jest to same, całe środowisko i środowisko operacyjne, w którym on działa. Czyli jeden samolot F-16, który działa w Towarzystwie innych samolotów 16, są też inne środki, tak, statki bezzałogowe, systemy stacji radiolokacyjnych i wiele innych elementów, i ten system się rozszerza. Ale mamy też ten system, to otoczenie logistyczne, czyli generalnie cały łańcuchy dostaw wszystkich części czy i, i, i środków też pe, materiałów pędnych i smarów, czyli paliwo lotnicze musi być dostarczone, też środki bojowe muszą być dostarczone, części zamienne, bo samolot też się zużywa i może ulegać usterkom. Więc mamy nie tylko otoczenie operacyjne, ale też otoczenie logistyczne, więc. Począwszy od jednej platformy, jak patrzymy coraz szerzej i szerzej, to widzimy, że nie tylko F-16 będzie systemem, ale całe siły powietrzne będą systemem, a następnie cała armia będzie systemem. I teraz jest dużo większe prawdopodobieństwo, i tak też zrobiliśmy, że będziemy kupowali następne samochody z tego samego, od tego samego producenta, czyli F-35. Dlatego, bo to też jest system i pewnie łatwiej jest to kontynuować. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że system łańcuchów logistycznych PF16 a PF35 działają zupełnie odmiennie. Więc F35 został on stworzony w zupełnie inny sposób, i też trzeba pamiętać, że samo F35 jako Joint Strike Fighter było tworzone nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale była to cała koalicja państw, producentów, która była zaangażowana. Następnie podzieliła się tym, kto co wytwarza. Stąd te łańcuchy dostaw działają jeszcze inaczej. Są one bardzo fajnie skomputeryzowane, także Dany operator tej użytkownik tak w Polsce na przykład aha dobra sprawdziliśmy tutaj F65 w wyniku tam ich eksploatacji potrzebujemy takich takich takiej części wpisując w tym komputerowe co potrzebują i to właściwie z automatycznym komputerowym pojawia się w odpowiednich miejscach i jest to, to jak Amazon działa mhm. czy na podstawie aktualnych informacji, jakie mamy z Ukrainy, są jakieś rzeczy, których wcześniej wojsko się nie spodziewało, że będą bardzo potrzebne i na podstawie tych konfliktów wyniknęło, że okej, okay, jednak tego bardzo potrzebujemy i na tym trzeba się bardzo skupić? Ciężko powiedzieć. Czy pojawiło się coś, drony co nie wcześniej? Nie, drony były wcześniej już w planach. Takie malutkie? Również klasa mikro, tak. Jeśli spojrzymy na program Waszka, mhm. to program Waszka właśnie przewidywał pozyskanie dronów klasy mikro. Wojna na Ukrainie pokazała natomiast, że środki walki radioelektronicznej, to, co posiadają Rosjanie, Czyli już. coś do zagłuszania. Tak, to, to do zagłuszania, że naprawdę ma to ogromny potencjał. I właśnie wręcz pokazuje to w tej chwili, że działalność tych dronów klasy Mikro, tam, gdzie jest rozstawione są systemy walki elektronicznej, jest bardzo ograniczona. Mhm. I Pokazała też wojna na Ukrainie, że takie drony, które sprawdziły się na przykład w wojnie w Górskim Karabachu, gdzie Armenia z Azerbejdżanem walczyła, takie drony jak Bayraktar, w tym konflikcie już się nie, spra nie sprawdzają. Na początku konfliktu, w fazie pierwszej, gdzie Rosjanie nie mieli rozwiniętych walki elektronicznej, wykonywali działania rajdowe, te drony klasy taktycznej, tak jak Bayraktar, radziły sobie znakomicie. Były obrazki, filmiki, gdzie coś, jakieś tam kolumna logistyczna została porażona z właśnie te ciężarówki z paliwem na przykład przez Bajraktary. Nawet piosenka była o tych Bajraktarach. Tylko, że to właśnie było na pierwszym, w pierwszej fazie konfliktu. Jak hmm. Rosjanie e, już ustabilizowali front, rozwinęli wojska e, właśnie walki radioelektronicznej, swoje systemy e, OPL, e, swoje systemy zwalczania środków naporu powietrznego, nagle okazuje się, że drony Bajraktar już nie mają racji bytu. One mogą działać w tym momencie ze znacznego oddalenia, prowadzą tylko działania rozpoznawcze, ale już próba ich podejścia z tymi pociskami kierowanymi, naprowadzonymi laserowo, już nie ma racji bytu. One nie, nie wykonają takiego zdania. I jak to jest, jeśli chodzi o oprogramowanie? Bo dużo się mówi o sprzęcie, o amunicji, o czołgach, o samolotach. A co z oprogramowaniem? Bo to na pewno też jest bardzo ważne w kwestiach zbrojniowych. Jak najbardziej. Ty, obecnie tak, jak nawet spojrzymy samochód na rynku cywilnym, on ma swój komputer pokładowy i on ma swoje oprogramowanie, gdzie są czujniki, one identyfikują, jaka jest usterka, on, po podłączeniu do komputera, mechanik wie, co naprawić. Tak samo każdy system wojskowy, system uzbrojenia, również jest teraz na stronę elektroniką. Mhm. No powiedzmy, może jeszcze jakieś tam jednorazowe wyrzutnie, granatniki. No. Nie, nie potrzebują takiej ilości elektroniki, ale chociażby już środki takie jak MENPAS, tak? Polskie pioruny, one mają już swoje już konsole do sterowania tym pociskiem, tak? Więc to, to samo z dronami jest. One wszystkie mają swoje oprogramowanie. W przypadku na przykład zakłóceń, walki radioelektronicznej, utraty łączności z operatorem, dron ma nie tylko być ekranowany, że nie zostanie ściągnięty na ziemię, ale też to oprogramowanie działające jak. Taka, może powiedzmy, nie pierwotna, tylko taka prosta sztuczna inteligencja, mam umożliwić, czy to kontynuację zadania, czy to powrót do bazy. Mhm. I to jest jeden z elementów, który jest taki właśnie naocznie łatwy do zidentyfikowania. Kolejny element to oprogramowanie i systemy łączności, które pozwalają łyskiwać operatorom czołgów, wozów piechoty na tą wysoką świadomość operacyjną. Co się wokół nich dzieje, wymiana informacji pomiędzy wozami. Systemy Blue Force Tracker, tak? To co, gdzie są sojusznicy, wszystko usztowane na monitorze, gdzie dowódca czołgu, żeby dowodzić, nie musi wyjść jak to dwórce czołgów t 64 w Armii Czerwonej w II wojnie przez włas, tak, zwierzy i obserwować chorągiewkami dawać znaki do pozostałych czołgów w Plutonie czy w Kompanii, co one mają robić. Czyli w tych nowoczesnych czołgach są takie monitory w środku, gdzie są w stanie pokazać, gdzie są siły tak. obce i siły nasze? Tak. I to się nie niszczy po tym, jak taki czołg dostanie jakimś pociskiem? A może ulec uszkodzeniu, oczywiście. Mhm. Każde, każde trafienie w czołg, może, którego nie nawet nie spenetruje, może mhm. zniszczyć mu systemy optoelektroniczne, które są tymi najdelikatniejszymi elementami na zewnątrz. Mhm. Więc. Ten czołg, który nawet wytrzyma trafienie jakimś pociskiem przeciwpancernym, czy pociskiem artyleryjskim, jak zostanie bezpośrednio trafiony, on może nagle utracić tą elektronikę, i już w tym momencie, po utraceniu tego, on będzie nieefektywny w działaniu w trudnych warunkach atmosferycznych, czy w nocy. Więc on musi w tym momencie tak naprawdę wrócić już na tyły i zostać poddany naprawom. Jeśli uda się naprawić go na poziomie jednostki wojskowej, bo akurat ten sprzęt będzie, to fajnie, on wróci szybciej. Ale może być tak. Rząd po powrocie, okej, okay, no dobra, nie jesteśmy go w stanie naprawić, cofamy go dalej do poddziałów logistycznych. Mm -hmm. Też nie dali rady. Cofamy go do warsztatów naprawczych. Nie dali rady. Okej, okay, do fabryki. A jeśli chodzi o jakieś oprogramowanie, które odpowiada za ogólną łączność, czyli jakiś taki system prowadzenia walki, jest coś takiego, co, co można kupić gdzieś z NATO? Znaczy, jak najbardziej polskie wojsko ma systemy Jaśmin, na szczeblu operacyjnym. Eee, to Oficerowie sztabowi dzięki temu pracują na mapach, mają tą informację zbiorczą, która trafia z różnego rodzaju sensorów, otrzymują, jest to przetwarzane przez wozy, transmis przez wozy dowodzenia. Tra Transmisyjnie transmis trafia do wozów dowodzenia, i oni dzięki temu mogą w miarę na bieżąco elastycznie reagować na zmiany sytuacji na polu walki. Więc e, praca na mapach jest tą to, tak zwaną pracą alternatywną, zapasową. E, żołnierze muszą tą cerowie tam, sztabowi muszą tą umiejętność posiadać, ale przede wszystkim w tych warunkach normalnych będą bazowali na systemach komputerowych. Mhm. Ale trzeba pamiętać, że pole walki jest środowiskiem bardzo dynamicznym. Przeciwnik oddziałuje. Może wykorzystać e, jakieś ładunki, e, które wytworzą impulsy elektromagnetyczne. I w tym momencie na przykład może to być spalona elektronika i w tym momencie też trzeba umieć pracować e, na tych pierwotnych, e, tych standardowych rozwiązaniach które obowiązywały jeszcze podczas II wojny światowej. A to nie jest tak jak na przykład z samolotami, że w każdy kraj, może nie każdy kraj, ale większość krajów ma jakieś swoje. Jedne są lepsze, drugie są bardziej zaawansowane, inne są mniej zaawansowane. Jak ten jaśmin nasz Polski ma się do innych systemów, które mają inne państwa? No ciężko to jest porównywać czy to będzie lepsze tutaj nasze rozwiązanie, czy amerykańskie rozwiązanie będzie lepsze. Każde, każda armia tworzy swoje wymagania względem tych wyrobów, które mają do niej trafić. Czy to mhm. będzie czołg, czy to będzie system komputerowy. Mhm. I ten system komputerowy ma spełnić po prostu wymagania użytkownika i to jest kluczowe. Tworzenie jakichś na przykład takich porównań, czy samolot, nie wiem, amerykański jakiegoś tam typu, niech to będzie w 15, będzie lepszy od francuskiego Rafala. Mhm. To, nie ma, to jest bezcelowe zupełnie. Generalnie zarówno F15, jak i Rafal dla swojego użytkownika mają spełnić te wymagania, które on przed nimi stawia. Czyli mają być na przykład zdolne z zarówno celów powietrznych na danych odleg danej odległości, celów naziemnych na danych odległościach, prowadzić rozpoznanie, czy również, tak jak są F35, jest na przykład zdolny dzięki temu, że ma bardzo mocny radar, prowadzić walkę radioelektroniczną. Tak. Mhm. Więc dany sprzęt musi po prostu spełniać przede wszystkim wymagania tego użytkownika, do którego on trafia. Wracając do tych dronów, czy my na tym etapie już szkolimy żołnierzy z obsługi takich mini dronów, czy to się jeszcze nie dzieje? Żołnierze się szkolą, bo drony trafiały już do polskich sił zbrojnych. Ja pamiętam chociażby systemy Mayfly Jenk, które wyprodukowała polska firma ASECO, one trafiły do użytkownika to z tym użytkownikiem są wojska specjalne, ale nie wiem, czy ten nie było przesunięcia, że one trafiły do wojsk regularnych. W każdym razie żołnierze mają styczność z tym sprzętem i użytkowują go. Wojska obrony terytorialnej, z tego co wiem, to kupowały własnym sumptem. Jakieś Maviki. Jakieś różnego rodzaju drony, które są dual purpose, dual use. Tak? Mogą być i na rynek cywilny, i na rynek law enforcement, czy na rynek wojskowy. Po prostu dostarczane. Ale podobno w polskim wojsku to, jest nie, to nie do końca by przeszło. Z uwagi na kruczki prawne, nie do końca można by sobie kupić mowika i po prostu testować, jak się lata z tym mawikiem z podczepionym granatem czy czymkolwiek. No, tak. Generalnie jest tutaj problem z pozyskiwaniem sprzętu tego Dual Purpose przez użytkownika. Niekiedy są różnego rodzaju wyłączenia, że tak jak jednostka wojskowa Grom, ona działa naprawdę na specyficznych zasadach, jeśli chodzi o kontraktowanie sprzętu. Ona ma swój własny budżet, może pozyskiwać, pojechać na targi dane, mhm. zobaczyć, OK, to nasi operatorzy potrzebują, kupić to z wolnej ręki. Mhm. I o tym się głośno nie mówi. Ale większość, generalnie, sprzętu wojskowego musi przejść przez ten cały proces związany z wymaganiami wojskowymi, z normami obronnymi, które musi spełnić, być pozyskana przez odpowiednią instytucję kontraktorską. No, no nie, nie ma tak, niestety, tej swobody. Myśli pan, że będzie to jakoś uchylone, czy po prostu będzie trzeba czekać tak długo, aż te takie zwykłe drony będą mogły trafić do normalnego wojska? Znaczy ja widzę, że system poskiwania sprzętu, on cały czas ewoluuje. Mhm. To jest tak, że już samo utworzenie Inspektoratu Uzbrojenia, gdzie wcześniej był Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych, to już była pewna ewolucja. Były jakieś wnioski z... Kontraktów tu były realizowane w, na początku lat 2000. Później inspektorat uzbrojenia działał przez 10 lat, zostały wyciągnięte wnioski, powstała agencja uzbrojenia. Więc system cały czas ewoluuje. Wiele rzeczy można rozwiązać na poziomie decyzji wewnątrzesortowych. Więc jeśli użytkownicy wyciągają wnioski, trafia to później do odpowiednich komórek w ministerstwie, można to obrobić, można wydać kolejne decyzje. Więc system może być uelastyczniany. Więc no, trzeba mieć nadzieję, że. Na wielu obszarach będzie to usprawniane, uelastyczniane. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że musi to być odpowiednio odporne na zjawiska korupcyjne, jakieś zjawiska etyczne. Zjawiska jakieś cyberpenetracji, że ktoś kupi jakieś drony i okaże się, że te drony mają jakieś oprogramowanie, które będzie pozwalało wykra wykradać jakieś informacje z wojska. Też trzeba oczywiście to mieć na myśli, ale jeśli chodzi o to, to tutaj czy to z... Służba kontrwywiadu Wojskowego czy wojska obrońcy przestrzeni, one akurat za ten obszar odpowiadają i tu trzymają pieczę nad tym, żeby takie zjawisko nie nastąpiło. Więc jeśli chodzi o kwestie programowania, to no tutaj jest naprawdę odpowiedni wysiłek tych instytucji właściwych, żeby no tutaj w tym obszarze nie doszło do jakiejś infiltracji. Najczęściej ryzyko, jeśli chodzi o infiltrację, to jest człowiek. Najłatwiej działać na, na ludzkiej psychice i słabościach. Um, nie ma w takim razie jakiegoś systemu szybkiego działania, żeby można było wprowadzać jakieś zmiany szybko. Ja się nad, zastanawiam, jak w świecie biznesowym są korporacje i z nimi się rozmawia, to też te procesy decyzyjne trwają w nieskończoność. I niektóre korporacje wychodzą z takim rozwiązaniem, że mają jakieś takie właśnie teamy, trochę tak jak ten Grom, czyli jest jakiś mały team, który może działać szybko, podejmować szybko decyzje, jest, jest decyzyjny, jest samodzielny. W wojsku czegoś takiego nie ma, żeby ktoś mógł podejmować te decyzje szybciej i sprawniej. Wtedy, kiedy trzeba. Zależy, o, o jakiej kwestii mówimy, czy mówimy mm -hmm. nadal jesteśmy w obszarze pozyskiwania sprzętu, czy jesteśmy w kwestii sprzętem. Mm -hmm. To sama filozofia agencji uzbrojenia w wyniku tych zmian, z tym, które nastąpiły, też mogła ulec uelastycznieniu i przeszła do tak zwanego zarządzania projektowego, czyli do czerpania z tych najlepszych doświadczeń korporacyjnych, tworzenia zespołów projektowych właśnie, które są odpowiedzialne za daną działkę, za dany obszar, żeby pozyskać go od A do Z. Przykładem jest na przykład właśnie zespół, zintegrowany zespół obrony powietrznej w Agencji Uzbrojenia, który odpowiada za e, kilka programów, kilka projektów, począwszy od projektu Pilica przez Pilica Plus, Naref, e, poszczególnym Wisła, który zajmuje się tylko tym, mhm. od identyfikacji, może już inaczej, może potrzeby są zidentyfikowane, od definiowania tych wymagań sprzętowych, co było tworzone w, jeszcze wcześniej. Przed powstaniem agencji, mhm. przez kontraktowanie, następnie wdrażanie e, i tworzenie wręcz e, całego nawet systemu szkoleniowego por system. E, więc da się, da się, tylko kwestia jest zasobów ludzkich. Jeśli mielibyśmy dla wielu projektów stworzyć tego typu zespoły, mhm. to Agencja Uzbrojenia nie może liczyć kilkuset pracowników, tylko kilka tysięcy powinna. Ale też pamiętajmy o kolejnej rzecz. Francuzi tworzą swoje DGA. Swoją Agencję Uzbrojenia, która ma znacznie szersze kompetencje niż Polska Agencja Uzbrojenia, tworzyli to przez dziesięciolecia. I zanim DGA zaczęło działać, tak jak działa teraz, gdzie może wręcz nawet odparać za to, że jedzie za granicę i obcetuje podmioty przemysłowe o kapitale francuskim za granicą i jest ich bezpośrednim przedstawicielem w rozmowach z potencjalnym kontraktorem, to minęły dziesięciolecia. Samo DGA zaczęło efektywnie działać też w wyniku różnego rodzaju prób i błędów, bo te kierunki ewoluowały po 20 latach. Więc u nas ta ścieżka ruszyła, można powiedzieć, w momencie utworzenia Inspektoratu Uzbrojenia, gdzie była tworzona pierwsza konsolidacja różnych rozproszonych podmiotów. Później kolejna dalsza konsolidacja i nowe systemy poskiwania w wyniku utworzenia Agencji Uzbrojenia. Ale jeszcze daleka droga, zanim ten system będzie tak efektywny, chociażby jak system francuski. Tego współczuję bardzo tym ludziom. Myślę, że to, jest, to musi być najtrudniejsze w wojsku przechodzenie przez te procesy decyzyjne. No, na pewno każda reforma e, wyrzuca człowieka ze strefy komfortu. Bo jeśli ktoś pracował przez 10 lat w danym systemie i nagle musi e, wiele rzeczy przewartościować i zacząć działać zupełnie inaczej, to dla niektórych może to być problem. Mhm. I faktycznie były takie przykłady, że ktoś się nie może już odnaleźć w. Nowym środowisku, bo ma tak już te nawyki utrwalone, że on tego nie widzi, nie zgadza się z tym, orczuwa wewnętrzny opór, i takie osoby faktycznie najlepiej jak po prostu później, no, zwolnią te miejsce dla młodych, którzy chcą się wejść w ten system i nauczyć ortych, którzy, o tych, którzy, nam się to podoba, tak? Byliśmy w starym systemie, ten nowy nam opowiada, i oni wdrożą tych młodych. Mhm. Na pewno zmiany są takie, że jedni je przyjmują w sposób otwarty i patrzą fajnie, dobra, mam teraz więcej narzędzi, a niektórzy patrzą, no nie, no cały mój sposób działania został po prostu zaburzony teraz, tak? Ja nie mogę. Tym akurat w ogóle nie współczuję, bo trzeba się rozwijać, trzeba się adaptować do zmiany. Bardziej myślę o ludziach, którzy przychodzą z zewnątrz i jakby wszystkie procesy na zewnątrz, mam nadzieję przynajmniej, że działają bardzo szybko, a tutaj to jest taka organizacja, że to po prostu musi działać wolno. Generalnie, jeśli tak z tego, co ja widziałem, podejrzewam, że wiele osób w Agencji Ubrania potwierdzi, żeby... Ściągając, niech to będzie major, bo najczęściej etaty w agencji zbrojenia zaczynają się od majora, ponieważ są to już etaty dla oficerów, którzy mieli styczność w różnych miejscach z tym, jak ten sprzęt wojskowy działa, żeby już jakieś doświadczenie nabyli, takie ogólne. Mhm. Dopiero wtedy trafiają do jednostki odpowiedzialnej za pozyskiwanie sprzętu, czyli najczęściej już to by ktoś to na przykład dowodził kompanią albo był jakimś oficerem w sztabie, w brygadzie. I te osoby, od momentu wejścia, na początku robią wielkie oczy, bo cały stęp poskiwania sprzętu wojskowego to jest naprawdę duża dziedzina nauki. Jest to tak stworzone, że jest sam, wychodzimy od prawa zdań publicznych, przechodzimy przez różne, różne inne akty na poziomie właśnie ustaw, wchodząc w rozporządzenia, w decyzje wewnątrzasortowe. Jest to ogromna ilość wiedzy do przyswojenia. Oprócz tego. Nie tylko przyswojenia, później przyłożenie tego na praktykę w wyniku realizacji działań w komisji jakiejś zakupowej. I żeby taka osoba później mogła być w pełni samodzielna, to muszą minąć 2-3 lata. Ona musi przejść całą ścieżkę na np. kontraktowania w ramach jakiejś umowy, spotkać się z różnego rodzaju problemami, niuansami do, roz, do rozgryzienia. No i najgorsze jest to, że w takiej placówce nie można tego za bardzo automatyzować, bo każdy z jakiś zewnętrzny system, który potencjalnie mógłby to zautomatyzować, to też jest zewnętrzny system, który trzeba sprawdzić, któremu ludzie nie będą ufali, że czy w czasie wojny też nam będzie pomagał i czy będzie jakby tym backupem dla nas i bardzo komplikuje sprawę. Nasze znaczy są na pewno systemy, no nie będę mówił jakie, tak w których mhm. obszarach, ale są tam wykonane przez zewnętrznych dostawców systemy e, informatyczne, które usprawniają pracę w poszczególnych obszarach. Są takie systemy, ale przede wszystkim Trzeba pamiętać, że pracuje się na systemie to centralnym, tak? Centralnym, który dostarcza ogólnie, e, wcześniej tam DKOC, Wojsko wojsko bronić przestrzeni, e, ogólnie e, to, co zostało stworzone przez wojskowych informatyków. I te systemy, które są stworzone przez wojskowych informatyków, one są uniwersalne, tak? ale, ale jednocześnie no, można by tworzyć na przykład na, na przykładzie. To są system... międzynarodowe systemy? Czy nie, to tak? są polskie, międzynarodowe. Mhm. Ale na przykładzie takiego systemu informatycznego ARKUS można no, wmienić no, pełno bolączek, z którymi się użytkownicy spotykali. Tak? No, jeśli coś ma być dla wszystkich, to nie będzie jednocześnie odpowiednie dla każdej specyfiki. Tak? Jak się przegląda. Broń, bądź jakiegokolwiek rodzaju uzbrojenie w internecie, w takich systemach, to, to wygląda trochę jak sklep internetowy. Wchodzi się do jakiegoś producenta i tam ma się wylistowane. Czy chcesz kupić czołgi, czy chcesz. Nie, kupić? nie? tak to nie działa. <laughs> tak to nie działa. To byłoby zbyt proste. Mhm. Więc, nawet patrząc na same foldery, to, co można znaleźć na stronach producentów, jest to bardzo ograniczona informacja. Mhm. Yes. Dlatego się zastanawiałem właśnie, jak to wygląda z Waszej perspektywy, bo Wy musicie mieć ten pełny wachlarz informacji. Więc tak, wysyła się zapytania o sprzęt, o kwestie oferty, jako podmiot, który jest rozpoznawalny na rynku, który jest kojarzony z tym, że działa w sferze poufności. Ten podmiot wysyła zapytanie do różnych oferentów, i oni odpowiadają, tak. Ale też raz jedni odpowiedzą w pełni wyczerpująco. Okej, okay, i tu można sprawę zamknąć, tak? To o tym wiemy wszystko, co nas interesuje, co jest dla nas niezbędne, a niektórzy mogą podchodzić, a dobra, odpiszmy cokolwiek. Więc to też jest kwestia taka, że to nie ma to, że jeśli dana agencja pyta, to od razu każdy producent udostępnia wszystkie informacje związane z tym, co ten zamawiający chce pozyskać. Co jest jeszcze bardziej bardziej, co jeszcze bardziej komplikuje ten proces? A są jeszcze inne kwestie: ten dany producent, chociażby okręty podwodne, tam są systemy też zastrzeżone z poziomu rządowego. Mhm. Więc jeśli jakiś zamawiający z danego kraju pyta: OK, mamy do Was pytanie o Wasze okręty podwodne, bo rozważamy, że może kupimy od Was albo z innego kierunku. I chcemy wiedzieć to, to, to i to. I ten procent, będąc w pełni otwarty, transparentny, odpowiada tam, gdzie może. Ale mówi tak, ale w tych obszarach to już musicie zapytać się naszego rządu, i jeśli oni powiedzą, że tak, to wtedy my wam to prześlemy. I to trwa. Wymiana takiej dokumentacji, tej korespondencji to nie jest tak, że jednego dnia e, pan X pisze maila, pani Y po drugiej stronie mu odpisuje e, i tam wymiana mailów trwa. Day by day, po prostu, I w ciągu kilku dni jest pełna informacja. No nie, nie ma customer support, dzień dobry, my w sprawie łodzi podwodnej, coś tam tutaj nie działa? No, bardziej to jest chyba jak dzwonienie do customer support, a po drugiej stronie będzie Hindus, tak. Więc, więc to jest kwestia taka, że ten customer support często mówi: OK, ale ja się muszę zapytać jeszcze gdzieś tam. Mhm. A oni mają swoje wewnętrzne procedury. I nawet niech to będzie niech to, no, Stany Zjednoczone, czy to będzie Francja, to oni też mają swoje pewne ścieżki wymiany informacji, są pewne akceptacje na różnych poziomach. I może być tak, że dana rzecz jest uzgadniana przez dwa tygodnie, zanim będzie gotowa do jako odpowiedź. Chciałbym zobaczyć taki plik, który jest odpowiedzialny za przedstawienie łodzi podwodnej, to, to, to musi być e, taka powa, poważna książka e, do przyswojenia. Jeśli chodzi o kwestię programu Orka, mhm. jeśli chodzi tutaj szerzej, tak, wszystkie analizy, które były zrobione, e, to jest kilka kartonów. Jest kilka kartonów z dokumentami już. To w Ile osób nad tym pracuje? Ach, no, no to... dokładnie nie powiem ile, <laughs> ponieważ to były nie tylko osoby, które się czasów inspektoratu uzbrojenia były zaangażowane, ale to też instytucje eksperckie, dawni gestorzy, organizatorzy systemów funkcjonalnych, więc to jest kilkanaście jak nie więcej osób, kilka. które są zaangażowane w, jak nie kilkadziesiąt w dany projekt. Tak? Kilka kartonów, i pewnie od każdego producenta dostaje się kolejny karton na temat każdego, każdego kolejnego produktu, który mogą zaoferować. Trzeba to przeanalizować, zastanowić się, co aktualnie pasuje. Wymagania się zmieniają z czasem. Jest to, co chcieliśmy rok dwa lata temu. Teraz chcemy już trochę czegoś innego. Jakby pan spojrzał na umowę na samoloty F35, to nie jest tam wpisane. Samolot kosztuje tyle i tyle. Generalnie on jest to do śrubki rozpisane prawie że co do śrubki, więc same te elementy, że tak ku, y, kupujemy tego tyle za tyle, to to jest rozpisane na wiele arkuszy w ramach poszczególnych elementów, więc to nie jest tak że samolot, powiedzmy owiewka, koła, tak i tak dalej, nie, nie, to jest znacznie bardziej roz, rozpisane i w samej net umowie y, to jest wielostronnicowy materiał ten przedmiot zamówienia. Nie spodziewałem się. No nie chcę tak powiedzieć, że się nie spodziewałem, ale staram się sobie wyobrazić, jak bardzo to jest skomplikowane. Bo na początku, jak przygotowywałem się, tak, czytałem sobie i słuchałem o tych właśnie procesach, które trwają kilka lat, i tak sobie myślałem, jakby to, czy, czy to się da w ogóle przyspieszyć. Ale teraz, jak myślę o ilości informacji, którą trzeba przeanalizować, to to jest naprawdę trudne, żeby to zrobić. Na pewno da się przyspieszyć i dało się przyspieszyć pewne rzeczy. Mhm. Właśnie te decyzje, które były trudnymi decyzjami, związanymi z pozyskiwaniem sprzętu z danego kierunku. Chociażby ten sprzęt pozyskiwany właśnie w ostatnich latach, Stany Zjednoczone, Korea. Ale powstał plan wzmocnienia na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej, w który, tworzenie którego były zaangażowane zarówno osoby ze sztabu generalnego, z komu resortu obrony narodowej i innych, tak. Ten plan został następnie zatwierdzony przez osoby decyzyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie trafił nawet do Sejmu i tam też był zatwierdzany. Więc nawet członkowie Komisji Obrony Narodowej się powiedzieli, że tak. No, nie mamy wyjścia, bo widzimy jakaś sytuacja. Ile sprzętu poszło na Ukrainę? No, musimy coś kupić, żeby te luki uzupełnić, no i musimy kupić to szybko. Więc zostało to na poziomie wręcz ustawodawcy, tak naprawdę Sejmu, zaakceptowane, że e, będą robione zamówienia e, bez trybu konkurencyjnego, nawet godząc się na to, że marża może być trochę wyższa. Mhm. Więc e, często są to trudne decyzje, ale decyzje. Podejmowane są, trzeba zawsze patrzeć z uwzględnieniem otoczenia środowiskowego. Jeśli mieliśmy okres tego takiego poczucia pełnego bezpieczeństwa na początku lat 2000, gdzie już Polska weszła do NATO, stała się członkiem Unii Europejskiej, Rosjanie po wojnie w Czeczeniu, wojnie w Czeczeniu jeszcze nawet nie myśleli wtedy o ataku na Gruzję. I nie tylko w Polsce, ale i w wielu państwach Zachodu wielu polityków spoczęło na laurach. No i nikt nie widział tej potrzeby, żeby jakoś w pilne sobie się zbroić. Nawet zaczęto patrzeć z perspektywy Afganistan, Irak o e, wojny ekspedycyjne, tak, trzeba mieć tutaj środki transportowe, szybko przerzucić e, dany e, na przykład, transporter, który musi wchodzić i idealnie do kadłuba Herkulesa, e, więc tworzono na podstawie takiej wymagania na przyszły sprzęt. I też. E, jeśli nie dochodziły jakieś sygnały z pola walki, tak, może z pola nie, nie walki, ale z pola działań tej prowadzonej operacji, gdzie na przykład był polski kontyngent, to sobie powolutku kontraktowano w ograniczonych ilościach. Jak przychodziła jakaś informacja z od tego kontyngentu, że pilnie potrzebujemy jakichś systemów, np. niech to będzie rosomak z systemami zagłuszającymi, bo są ID-ki. No to faktycznie kupowano wtedy spółki. Mhm. Nikt nie, nie bawił się w kontrakt. Ale o tym teraz się nie mówi. Tak? To się po prostu kojarzy to z samolotami F-35, czy teraz tymi zakupami w ostatnich latach w Korei. Czemu teraz nikt o tym nie mówi? Nie rozumiem. Znaczy, bo e, niestety proces modernizacji technicznej został przeniesiony w nadmierny sposób do debaty politycznej. E, I każda strona sporu politycznego będzie mówiła, że tak, nie, nie, ci to są źli i robili to i to. A my to my nigdy nic złego nie zrobiliśmy. Ale też trzeba pamiętać, że główne strony sporu politycznego wcześniej już też jedna i druga miała okazję rządzić. Mhm. Więc przenoszenie tego na poziom polityczny i robienie z. Tego takiej elementu wojenki no jest bardzo szkodliwe, bo jest to proces, który powinien najlepiej działać w ciszy, że wojsko spokojnie kontraktowało ten sprzęt, że ten sprzęt był wdrażany. Żeby nie było takich zjawisk, że jest napażanka związana z tym, że jakiś polityk podjął taką, a nie inną decyzję. Tak? I przenoszone to na, później na poziomy mediów, influencerów, tak, i, i na o to, że. O, teraz mamy przykład samoloty FA50. Mhm. Bo wyszło zjawisko, że poziom sprawności ja nie czytałem tego artykułu akurat jeszcze że poziom sprawności samolotów FA50, które zostały kupione w ostatnich latach, jest za niski i nam użytkownicy narzekają. No i ja powiem tak: tego typu zdarzenia. Były w przypadku M346 master, też z samolotami F16, były nie zawsze cukierkowa sytuacja, jeśli chodzi o procent zdolnych do wykonywania zadań bojowych. I teraz jest Co to. Co to znaczy, jeśli chodzi o procent zdolnych do wykonywania zadań bojowych? Czyli dostaliśmy jakąś ilość F16. Mamy 48, a zdolnych na przykład nie 30. Bo reszta jest czy to w jakimś tam serwisie, czy oczekuje na części dopiero. Więc. Ale to jest wszystko zgodnie z umową, czy dowiezione inaczej niż było w umowie? Wszystko jest zgodnie z normami, które trzeba po prostu spełniać, będąc w ramach NATO. Tak? Mhm. Armie sobie przyjęły pewne założenie: 70% sprzętu musi być sprawnego, i o to trzeba dbać. Są o to, za to odpowiedzialni ludzie w bazach, ludzie na wyższym poziomie, w siłach powietrznych, że oni pilnują, trzymają na tym piecze, że tak, my musimy raportować wyżej do swoich przełożonych, że mamy taki taki procent sprzętu gotowego do użycia na wypadek, gdyby coś się działo. Mhm. I nawet nie mówię tu o tym, że w każdej chwili tam są ustawione te pary dyżurne, tak, że sprzęt jest na bieżąco eksploatowany. To tak samo jak mając okręty wojenne, Przyjęto pewien taki schemat trzy, e, że najlepiej jest mieć, jak już się pozyskuje dany typ sprzętu, minimum trzy, dlatego że jeden będzie w danym okresie w doku, przychodzi do takie prace jakieś tam e, serwisowe, konserwujące, inny będzie w odtwarzaniu gotowości, czyli będzie stał w porcie, załoga będzie odtwarzała, będą środki tam różne uzupełniane na, 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 na tym okręcie, a trzeci będzie wykonywał zadania. Będzie wykonywał patrole, jakieś szkolenie w morzu. Więc przyjęto taki wariant, że najlepiej jest mieć trzy okręty danego typu. Czyli to z tego powodu, czy nie z tego, że my potrzebujemy trzech, bo akurat tyle amunicji nam będzie potrzebne, tylko potrzebne nam no, są trzy, dlatego, żeby jeden był operacyjny? Nasze, znaczy, to jest pewne uproszczenie, tak? Jest pewne uproszczenie, ale oczywiście yy, na. Wskaźniki o tym, ile danego sprzętu ma być, to ta identyfikacja potrzeb jest bardziej złożona. Mm -hmm. To tak samo jak mamy, były porozumienia praskie na przykład w lat 2000, po, Wyliczono, że Polska powinna mieć 160 samolotów bojowych. W tej chwili mamy 48F-16, nie mówię o sprawności, mamy 48F-16, zamówiono 32F-35. No i do tego poziomu, który by według wyliczeń różnego rodzaju planistów zapewniał bezpieczeństwo nad, w naszej przestrzeni powietrznej, a także również oddziałując na przestrzeń powietrzną mniejszych tych sojuszników z NATO, którzy nie zawsze są w stanie tam wystawić odpowiednie, odpowiedni potencjał obronny. Więc powinno być 180 statków bojowych, stricte bojowych. Więc Mamy to... jeszcze Migi 29. Czyli się nie liczę? Mamy część z MIGów 29. Ponieważ, 22, ale to, tego to jest. No, ślepe buldogi, tak. Więc mamy część MIGów 29, tą, która przeszła szerszą modernizację w ramach dostosowania do systemów IFF swój obcy. Nowe transpondery miały tak zamontowane, czyli te elementy natowskie. Te starsze oddaliśmy Ukrainie, no i mamy te 22 które są no typowe analogii, tak. Statki powietrzne, no, sięgające no, poprzedniego wieku, a jeszcze tak naprawdę układu warszawskiego, które nie były w sposób sensowny modernizowane, więc no, one mogą w tej chwili realnie tylko służyć do szkolenia, że piloci mogli polatać sobie i swoje te godziny wylecia, i wylatać, tak? Ale już faktycznie najlepiej, jakby to po prostu przekazać, te SUR22 na Ukrainę. Niech te FA50 realizują też szkolenie na, 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 na obszarze kasty, i jego Close Air Support, tego wsparcia, to co, za co było odpowiedzialne SUR22. Mhm. I też te FA50 ze względu na niższe godziny, e, koszty godziny lotu, niech wykonują te misje air policing, niech one dozorują polską przestrzeń powietrzną. Ale też właśnie do czego ja zmierzałem, że wypływa nagle taka informacja. Ta informacja wypływa w momencie, jak e, przedstawiciele Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej wybierają się do Korei na różne rozmowy. E, I F-50 no, jest to sprzęt, który jest okupiony z Korei. No, ciekawy timing. Więc pewne rzeczy są przenoszone na poziom naparzanki politycznej. E, a wiele podmiotów chętnie się w to angażuje, bo to są pieniądze. Jeśli e, dany producent sprzętu Zakupi reklamy w danym medium branżowym. Te medium branżowe jednocześnie zaoferuje mu artykuły sponsorowane. Ale przy okazji jest jeszcze prowadzony często marketing backdoorowy. Czyli coś się dzieje w tle, o czym no, ja nie wiem, dlatego nigdy nie posługuję się nazwiskami, bo ma, nie mając twardych dowodów, nie powiem, kto realizuje jakieś zlecenie na rzecz jakiegoś producenta. Ale są to zjawiska, jeśli ktoś ma odpowiednie zasięgi influencerskie którym można zidentyfikować. Aha, czyli to nie do końca musi być polityczne, tylko to może być nawet kupione przez innego producenta. Zgadza się, też może być. jeśli, Ale jeśli dane państwo wspiera swoich producentów. Tak jak spojrzymy, że na przykład Francuzi bardzo mocno wspierają swoich producentów krajowych, to więc możemy widzieć pewne też zjawiska polityczne. Ja nie mówię, że Francja coś robi, ale chodzi o to, że kontrakty, często wielomiliardowe. Są bardzo łakomym kąskiem dla poszczególnych gospodarek. I w tym wypadku, jeśli to są wielomiliardowe kontrakty, to taki artykuł to jest pewnie jeszcze nic z tym, co oni rzeczywiście robią. To jest taki artykuł, to są. No, no, Nie będę operował kwotami, tak? Mimo, że te kwoty też yy, znam, ale jest to kwota jak na waciki. Patrząc, yy, każdy, każdy producent, na przykład, jeśli bierze. Udział w to jakimś postępowaniu. To można chyba powiedzieć, ile taki artykuł kosztuje. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś tajna informacja. No to są kilkanaście tysięcy złotych. To i tak dużo. Myślałem, że dużo mniej. No nie, 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 to nie jest tak, że ktoś za dwa tysiące e, wykupi taki artykuł. No, kwestia jest tego, w zależności, jakie to będzie medium, jakie ma zasięgi, tak? jaki poziom zaangażowania. E, oczywiście są kontrakty jakieś za pięć tysięcy, ale to są jakieś takie no, na pojedyncze, tak, pojedynczą reklamę, czy na, na coś takiego, tak, więc nie są takie cztery duże pieniądze. Ale jakaś poważniejsza kampania marketingowa, no to będzie już kilkadziesiąt tak? tysięcy. O tym też właśnie sobie myślałem, jak pan opowiadał o, tym, o zakupie tych łodzi podwodnych, że to, że to jest jeszcze geopolityczna gra. Oprócz tego, że trzeba się zastanowić, czego my dokładnie potrzebujemy, to trzeba się zastanowić, w jakich stosunkach jesteśmy z danym państwem i tak. które stosunki chcemy wzmacniać. Jak najbardziej decyzja, od kogo kupujemy sprzęt, tworzy też swoiste więzi z tym partnerem, tak? bo nawet patrząc na program. Amerykański, FMS, Foreign Military Service. Za to jest odpowiedzialna e, agencja współpracy obronnej Stanów Zjednoczonych, DSCA, która działa pod e, Departamentem Stanu. E, I Amerykanie też nie zawsze wyrażają zgodę, że dany sprzęt gdzieś sprzedadzą. No, mieliśmy przykłady, że samoloty F-35 nie chcieli tam sprzedać do niektórych państw arabskich. Mhm. Wychodzili z założenia, nie, nie sprzedamy wam, bo możecie tego użyć w, w niezbożnym celu, e, na przykład przeciw Izraelowi. No, albo jakimś tam innym. Albo chociażby też kwestia Turcji, tak? Turcja kupiła e, systemy S400 od Rosji, i Amerykanie wyszli z założenia: no nie, 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 my Wam nie sprzedamy w tym momencie F65, mimo że nawet byliście partnerem programu Joint Strike Fighter. E, my Was wykluczamy z tego, ponieważ jeśli Wy będziecie latali sobie tam nad Turcją, a jednocześnie będziecie mieli odpalone systemy S400, ich systemy e, radiolokacji, sensorów, radary stamtąd, to my nie wiemy, czy nie ma jakichś tam e, backdoorowych systemów połączenia z producentem i ten, ten kwestia, ten sygnatury tych samolotów nie będzie trafiała do Rosji. I tutaj kolejny problem, który odsłania trochę kart, dlaczego to tyle trwa. To w tym wypadku wysłanie F-16 na Ukrainę też musiało być skomplikowane, bo oni mają dużo rosyjskiej, rosyjskiej produkcji sprzętu. Mają te systemy S-300, tego, co kojarzę w Ukrainie. Nasze, jeśli chodzi o F-16, to raczej tutaj Rosjanom są doskonale znane, tak? Ponieważ F16 brały udział już w konfliktach w Iraku, gdzie Saddam Hussein, bazując na rosyjskim sprzęcie, też na pewno przekazywał informacje do Rosji, więc Rosjanie zebrali dane, jeśli chodzi o F16. Tutaj problemem, jeśli chodzi o F16, nie jest to, że trzeba za wszelką cenę uniknąć pewnych rzeczy, żeby Rosjanie się o nich czegoś nie nauczyli. Tylko to była kwestia taka, oczywiście pewne systemy NATO podstawia tylko dla siebie, ale i trzeba te systemy wymontować. Na wypadek, gdyby samolot gdzieś się rozbił, Rosjanie go przechwycili. Ale tu problemem przede wszystkim było tak naprawdę wpięcie F-16 w system Sił Zbrojnych Ukrainy, czyli w system logistyczny i system operacyjny. Wyszkolenie pilotów, utworzenie zaplecza logistycznego, jak to będzie odtwarzane po misji, tak, jak one będą przygotowywane do misji. Więc tutaj. Y to nie jest sama kwestia tego, że wyjmiemy parę rzeczy z samolotów i my wam te samoloty przywieziemy na lawetach, tam złożymy na miejscu nawet. Mhm. Tylko to chodziło o to, żeby ci piloci, którzy będą na tym działali, już byli wyszkoleni na odpowiednim poziomie, tej gotowości i działając na terenie Ukrainy, że miało to realny efekt, a nie że, jak widzieliśmy, podczas końcówki II wojny światowej, Luftwaffe produkując nadal w dużej ilości samoloty, wrzucało pilotów po miesięcznym szkoleniu i ci piloci lecieli na bój z świetcznymi pilotami na Mustangach i spadali jak kaczki. Więc wrzucenie Ukraińców po miesięcznym szkoleniu no wiadomo jakby się skończyło. Żelko umie wystartować i wylądować, ale już później działać w tym samym środowisku, które oferuje F16 no, no nie do końca. To co zrobiła w takim razie Turcja? To mnie bardzo interesowało, to jest ciekawy problem. No, znaczy jeśli chodzi o Turcję? O, jeśli chodzi o Turcję i TF-35, który nie pozwoli im przekazać. No to F-35 jest y nowym typem uzbrojenia, którego Rosjanie jeszcze nie mają rozpracowanego tak. Mimo, że były różne afery, że jakieś elementy związane z f 35 wyciekły, tam jakiś chiński haker przejął, gdzieś zostało to skakowane i, i wyciekło. Ale nadal jest ta dbałość o to, żeby właśnie, względem chociażby na właściwości stealth, te sygnatury nie były znane. Jakiś system, który pokazuje, że ta sygnatura jest inna niż w tak, rzeczywistości dokładnie. jest. I jest pewnie jeszcze mnóstwo rzeczy, o których nie będziemy nigdy wiedzieli. No F-22, Amerykanie do tej pory chronią tę technologię, mimo że Japończycy dwa razy się pytali o to, czy e, nawet bez udziału naszego przemysłu, bez pokazywania nam niuansów związanych z technologią samolotów, czy im po co nam sprzedacie. Amerykanie dwa razy powiedzieli nie. Mimo, że sami zamknęli swoją linię produkcyjną, względu na to, że e, koszty są bardzo wysokie, nie tylko wyprodukowania, ale użytkowania tych samolotów, to mimo wszystko, względu na stosowane technologie, nie chcieli ich sprzedać swojemu jednak zaufanemu partnerowi, jakim jest Japonia. Mhm. Zrobiliśmy sobie małą przerwę, zmieniamy wątek. Chciałem jeszcze pana zapytać o kwestię, czy pan planował przez długi czas odejście z wojska? Nie powiem, że planował przez długi czas, ale na pewno brałem też pod uwagę wariant wcześniejszego odejścia, ponieważ jeszcze miałem to szczęście, że Wstępując do wojska, co było świadomą decyzją, pamiętajmy o tym, że, jak już powiedziałem, byłem już po studiach, więc mogłem łatwiej oceniać różne ścieżki zawodowe, to zdawałem sobie sprawę, że zarobki w wojsku rynkowe są znacznie niżej niż to, co oferuje sektor cywilny. Ja po moich studiach, bo ja kończyłem zarządzanie, marketing zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, ja już na ostatnim roku miałem propozycję pracy w jednej z korporacji mhm. amerykańskich, niezwiązanych w ogóle z rynkiem rolnym, bo to mówiliśmy o tym, więc żeby nie było, działająca na rynku spożywczym tak naprawdę, jako product junior manager. I no, znałem tą, te warunki oferty i znałem też te widełki, jakie dostanę jako podporucznik w wojsku i wyraźnie było to na korzyść sektora cywilnego. Ale też zdawałem sobie sprawę, że jest możliwość tego wcześniejszego odejścia w wojsku na emeryturę 15 latach, gdyby coś było nie tak. Mhm. Więc net na emeryturę tą wojskową mówi się, że jest to uposażenie odłożone w czasie. Czyli patrząc na specyfikę zarobków w służbach mundurowych, a to co można, jak się rozwinąć właśnie idąc po ścieżce korporacyjnej czy w tego typu strukturach, ile wtedy zarabiać, że tutaj po prostu jest to rekompensowane tym, że ktoś zarabiał przez wiele lat mniej, oddając się służbie państwu, często pracując właśnie w tym trybie, że może być w każdej chwili ściągnięty i jest to jego obowiązek ustawowy, że ma się stawić w miejscu wykonywania zadań, w miejscu świadczenia swojej pracy służby. Mhm. Więc jak najbardziej, już na samym początku brałem również pod uwagę ten wariant, że może się okoliczności złożą tak, że odejdę wcześniej. E, oczywiście każdy e, już jak przejdzie ten etap takiej typowej służby liniowej e, trafi do tych instytucji, gdzie te działania, które się wykonuje mają już jakieś takie realne, namacalne znaczenie, że wie, że się to się robi, to nie robi się tylko na zasadzie samego, aha okej okay, wykonuję plan szkolenia, dobra zrobiłem plan szkolenia, tylko... E, już pojawia się to poczucie, że jest ta pewna sprawczość. I wiele osób faktycznie wtedy stara się jak najdłużej służyć, nawet są zachęty, tak, bo to jednak dany specjalista, jeśli już trafia w takie komórki jak Sztab Generalny, Dowództwo Generalne czy jakieś komórki w MON. To żeby zdobyć najpierw ten background taki podstawowy na zasadzie, jak funkcjonuje wojsko na tym poziomie plutonu, kompanii tak, czy batalionu, a później zdobywać tą wiedzę specjalistyczną już w tych procesach różnego rodzaju planistycznych czy logistycznych, to jest to bardzo cenny zasób. I te osoby, stąd się właśnie zaczęły pojawiać różne dodatki za długoletnią służbę i tak dalej, które były zwiększane, żeby te osoby zatrzymać. I te osoby faktycznie już później wykonujące swoje zadania, starają się jak najdłużej to robić, bo czują się dobrze w swoim środowisku, e, obszarze zadań, które realizują. Jest przed nimi jakaś ścieżka kariery. E, wiele osób, które już doszły do tego etapu starszego oficera, e, do stopnia pułkownika, ma ambicje generalskie e, i faktycznie te osoby starają się jak najdłużej służyć. Jeśli się pojawią jakieś okoliczności niesprzyjające, to wtedy faktycznie zawsze można skorzystać z tej furtki awaryjnej i odejść wcześniej i ta emerytura będzie zapewniona... E, no i w zasadzie tyle, bo tak, bo e, mówiąc o tym, że wojsko zapewnia tam to przekwalifikowanie się zawodowe na potrzeby ten rynku cywilnego, to, to żart jest tak, bo to jest parę tysięcy złotych i w ramach paru tysięcy złotych to można jeden kursik zrobić sobie jakiś, ale to nie, nie, nie stworzy człowiek nagle, który wykonywał jakieś dane zadania w wojsku, po jednym kursiku będzie... E, Specjalistą w danej dziedzinie na rynku cywilnym. Raczej, jeśli wykonywał pewne zdania wojskowe, i były one zbieżne z potrzebami rynku cywilnego, to przechodzi i wtedy jest już przygotowany specjalistą. Rekonwersja to raczej można w formie takiej no, wspomnieć, tak? Jest coś takiego, tak? Mhm. Ale... Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Czyli pan był przygotowany plus, minus na odejście i wiedział pan, co robi, i wiedział pan, w którą stronę chce pan iść po odejściu? Generalnie tak, ponieważ ja już widziałem w momencie, że. Jak będę odchodził przez wiele lat, działałem w obszarze public relations i zdawałem sobie sprawę, że public relations to jest tak naprawdę coś, co przyszło do wojska z otoczenia zewnętrznego, z środowiska cywilnego. Więc wiedziałem, że mam już tą specjalistyczną wiedzę związaną z sektorem obronnym, a jednocześnie tą taką ogólną, generalną, jeśli chodzi o public relations. Więc ja widziałem, że wychodząc, no nie zrobię sobie jakiejś wielkiej krzywdy. E, jeszcze dodatkowo mając e, zapewnioną, może nie jakąś gigantyczną, ale jednak emeryturę, czyli że to świadczenie, e, jakby nawet coś mi nie wychodziło na rynku cywilnym, to jednak to się mówi, z głodu nie umrę. Mm -hmm. um, no tak. To są takie doświadczenia, które można bez problemu przenieść na rynek cywilny. To nie, tutaj nie ma tego, tego, tej, takiej trudnej tranzycji, przez którą niektórzy żołnierze muszą przechodzić. E, więc no, ja to widziałem. więc e, Stąd dla mnie ta decyzja była łatwiejsza. A to jak. W, e, Właśnie wspomniałem, musi się też do pewnych decyzji trzeba dojrzeć. Też niekiedy jest to sytuacja śmieszna, bo są niekiedy żołnierze, którzy tupią nogą, tak, jak tak dalej, to będzie wyglądało, to ja odejdę. I mówią to przez kilka kolejnych lat, że on odejdzie, a nie odchodzi. Więc no wtedy to aż wygląda to zabawnie, tak. No ja dojrzewałem na przestrzeni miesięcy. Więc na przestrzeni miesięcy e, wychodziłem z założenia: no dobra, to posłużę jeszcze dwa lata, nie, nie, posłużę jeszcze rok, i nagle to się okazało: nie, nie, to już teraz, moment, te, teraz jest ten moment, bo w pewnych warunkach e, no, jest za dużo czynników, które powodują e, taką już wyraźną dysonans między oczekiwaniami a tym, co się robi, że nie, to już jest ten moment, e, trzeba dokonać resetu i e, pójść, sprawdzić gdzie indziej. I z tego, co Pan mówił, nie chce Pan się do końca tym dzielić, ale jest Pan zadowolony z tego, co się, co się udało zrobić po wojsku? Generalnie nie narzekam tak, nie narzekam na to, co robię, a na pewno też ostatnie miesiące, mimo że po powrocie z Francji jeszcze starałem się działać w ramach dyspozycji, takiego delegowania w Agencji Uzbrojenia, jeszcze pomóc w ostatnich elementach, czyli też było aktywne. To już te ostatnie miesiące powodowały to, że zaczynałem w końcu odpoczywać. A dlaczego mówię, że zaczynałem w końcu odpoczywać? Bo już jednak to tempo malało. A sam fakt o tym, że tempo pracy, którą miałem w ostatnich latach, właśnie od momentu tak naprawdę na wyjście stanowisko, najpierw tam obcokrajowego w dowództwie generalnym, później rzecznika inspektoratu i agencji, było to, że. Miałem akumulację urlopów. I mimo, że ja wcale nie byłem jakoś tak nastawiony na to, że chcę akumulować urlopy, bo jestem przekonany, że uzbieram urlopy z 5 lat i będę odchodził. Nie, to wynikało z tego, że nie miałem, kiedy po prostu pójść na te urlopy. I miałem ponad 150 dni urlopów do odbioru. Patrząc, że jeden rok to jest 26 dni, to jaka to jest skala ilości. Urlopów, które po prostu miałem do odebrania. Ale to chyba też by świadczyło o tym, że Pan lubił swoją pracę i ma Pan takie poczucie odpowiedzialności za to, co Pan robi. Na pewno tak, na pewno tu nie zaprzeczam, że było to wymagające, często stresujące, często było tak, że trzeba było już z przyświadczeniem: OK, na dzisiaj wszystko skończone jest OK, już wychodzę, zbieram się do domu, żeby pójść na jakiś obiad, coś, nie wiem, obejrzeć telewizję, czy po prostu się zrelaksować, i nagle już jestem do drodze do domu, dostaję telefon, nie, nie. Tu na lewo powrót. Jeszcze e, jeden powrót. Tak, kryzys. Więc y, no, bywały takie sytuacje. E, też było właśnie to związane z tą kwestią, że tak wspomniałem, byłem na w stanowisku w komórce jednoosobowej i nie miał mnie kto po prostu zastąpić. E, więc pójście na urlop. Maksymalnie ja mogłem, jak mi się udało, był różniejszy okres, ale też trzeba pamiętać, że była bardzo duża dynamika, jeśli chodzi o modernizację. W tych latach, gdy ja byłem na stanowisku, było bardzo dużo takich właśnie e, kosztownych, Dużych decyzji podejmowanych, jeśli chodzi o modernizację. Skupiało to się i na poziomie politycznym, na poziomie medialnym, wszyscy komentowali, więc no, kwestie komunikowania w tym obszarze no, były bardzo wymagające, i takie okresy rzeczywiście mogłem pójść na urlop. To może było parodniowe, udało mi się tak pójść parę razy, że tydzień czasu byłem na urlopie w ciągu roku. Stąd taka akumulacja. Rozumiem, ale ważne, że się chociaż chyba kilka razy udało. No, to na pewno tak pozwalało to jakąś tą higienę umysłu zachować, ale, ale właśnie... Ale niezbyt wielką. Ale niezbyt wielką, <laughs> więc y, też już niektórzy nawet komentowali, że ja sposób myślenia mam tak, jakbym był cały czas w pracy. No to już też y, tworzyło no, pewną co, niekomfortową sytuację. Co mieli przez to na myśli? Że... Zupełnie nie widzę takich prostych spraw, tak. Ciężko po, poza pracą. Jest, tak, ciężko z mi porozmawiać o jakiś takich prostych rzeczach, że nie wiem, no pojechać coś, nie wiem, poza miasto, tak, pocieszyć się tym, że jest piękna pogoda i takimi przyziemnymi rzeczami. Nie, tylko ten umysł gdzieś cały czas wędrował, mhm. że a, bo w tym miesiącu będziemy jeszcze mieli problem z tym, to na pewno zaatakują w związku z tym tacy i tu będzie kryzys, więc te myśli cały czas były gdzieś, właśnie cały czas uciekały. I teraz, jak wyszedł pan z tego, to te myśli zniknęły i już się tak. trochę umysł uspokoił? Kolejne już te miesiące ostatnie, jakie mijają, to rzeczywiście powiem szczerze, przestaje nawet śledzić. Hmm. Przestaje nawet e, tak śledzić cały czas, no tak jak rozmawialiśmy dzisiaj jaśniej, przeczytałem tego artykułu o tym tych samolotach F-50 z Korei. E, jeszcze nie wiem do końca, co tam, tylko coś słyszałem, że bo mignęła mi informacja na Twitterze że jakieś tam pewne rzeczy zostały poruszone, ale jeszcze go nie czytałem, a wcześniej ja takie rzeczy śledziłem, ja miałem na, na bieżąco te newslettery, tak, przez komórki tam wewnętrzne w Monie opracowujące, więc na bieżąco na telefonie widziałem cały czas, co się dzieje i, i było to na zasadzie taki jakby być jakimś komputerem, który ma bazę danych i cały czas ta baza danych jest aktualizowana i po prostu cyferki się cały czas tak po prostu, jak w filmie w Matrixie zmieniają, więc... Więc no, wyciszenie umysłu przejście na taki tryb z czasu działania W na czas działania pokoju, no, wymagało też tygodni miesięcy, ale już można powiedzieć, że uda mi się to osiągnąć. Super. Bardzo się cieszę i gratuluję, bo nie każdemu udaje się z tego wyjść. Niektórzy mają tak, że wyjdą z takiego, z takiego trybu właśnie w wojsku i szukają dokładnie czegoś takiego samego gdzieś w cywilu po to, żeby właśnie mieć cały czas ten, ten pęt umysłu. Więc fajnie, że udało się z tego wyjść i można trochę odpocząć. Ja na dzisiaj zapytałem o wszystko, o co chciałem zapytać. Proszę jeszcze powiedzieć ludziom, gdyby ktoś pana chciał szukać, gdzie można pana znaleźć w internecie, jeśli pan chce, oczywiście. Nadal jest obecny na Twitterze, więc e, jak ktoś jest zainteresowany, niekiedy komentuje bieżące wydarzenia czy opisuje jakieś zjawiska, e, które są związane z, no, tą jednak sferą, w której jakoś coś widziałem, miałem styczność, tak, czy związane z obronnością, ogólnie z tym, sferą obronności, modernizacji, niekiedy jeszcze komentuję na Twitterze, więc nadal ten mój profil, który był aktywny, jak byłem jeszcze rzecznikiem Agencji Uzbrojenia przede wszystkim, nadal ten profil jeszcze prowadzę, więc y, aktywność na zmalała, ale, ale niekiedy się, niekiedy zabieram głos w dyskusji. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!